Any babies, China? Beanie Baby China. We're in China, any baby. Finally, some sci-fi mumbo jumbo. Cześć wszystkim, ja jestem Mocny Browarek i zapraszam was do pierwszego odcinka. W sumie będzie tylko jeden, bo przecież nie możemy mówić, że będą jakieś kolejne odcinki podcastu. Absolutnie nie, nie ma. Tylko chłopaki z Loading mają monopol na robienie podcastów na polskim retro YouTubie. Dlatego zapamiętajcie, na pewno nie pojawią się przyszłe odcinki i na pewno nie będzie w nich kolejnych dodatkowych gości z kanałów, które sami lubimy słuchać, oglądać, więc myślę, że... Absolutnie nie piszcie też żadnych komentarzy, nie podawajcie tematów na kolejne odcinki i nie liczcie na to, że przeczytamy jakiś komentarz przypadkiem w następnych materiałach. Ogólnie plan był taki, że jeśli jakiś komentarz się pojawi ciekawszy, to w kolejnym odcinku będziemy go czytać, będziemy wracać do tematów poruszanych w poprzednim odcinku, więc możecie być przygotowani, że jak nie napiszecie jakiegoś komentarza, to na pewno go nie przeczytamy i tak się to skończy. Dokładnie. Tak więc witamy w naszym niepodcaście. Nazwijmy to komentarze przy browarze, co? Może być. Może w ten sposób nie zapeszymy. Zobaczymy. O, jak się ładnie zrymowało. Tak więc witamy wszystkich, siemanko, z tej strony Rozkminator. I Mocny Browarek. Tym razem jesteśmy we dwóch. We dwóch w sumie z taką inicjatywą jakoś do siebie mniej więcej w tym samym czasie wyszliśmy. Więc pierwszy odcinek próbny. No, jak pójdzie dalej, mam nadzieję, że będzie się podobać nasze ględzenie dwóch strasznych nerdów. Jeśli je znosicie, to po prostu jesteście świetni. No, a teraz zobaczymy, ile to całe podlizywanie się dało. I to, myślę, że możemy przechodzić do tematu, które chcieliśmy dzisiaj poruszyć. Mocny Browarek zaproponował mi trzy tematy, które go zaciekawiły. Pierwszym z nich jest unifikacja szeroko pojmowana gier, czym nieco mnie zaskoczył, ponieważ w pewnym sensie, no, nie wydaje mi się, dlaczego ktokolwiek mógłby mieć coś przeciwko i zastanawiałem się, dlaczego w ogóle chciał na ten temat pogadać. Czyżbyś miał coś przeciwko unifikacji gier? No jako, właśnie, nie co przez to w ogóle rozumiemy, może na samym początek byś chciał no, zaprezentować swój pogląd, gdyż niejako ze swojej strony wyszło to wytłumaczę pytanie. To łopatologicznie, jakby jakiś tam, nie wiem, farmer ze wsi właśnie w traktorze otworzył swojego laptopa, nie ma pojęcia, o czym gadamy, to na pewno wytłumaczę nawet takiej osobie, o co mi chodzi. Kiedyś była gra FPS, był Quake 2. Co się robiło w Quake'u 2? W Quake'u 2 się strzelało i to było tyle. Zbierało się amunicję, strzelało do wrogów, awansowało kolejny poziom i wyższe poziomy były trudne, było więcej wrogów, lepsze bronie, więcej i tak dalej. Dzisiaj już jest tak nie do końca, przynajmniej jest to bardzo rzadko spotykane i z jednej strony bardzo szkoda, bo uwielbiam te stare strzelanki, Serious Sam, Quake i tak dalej, uwielbiam to. Z drugiej strony weźmy jako przykład grę Rage, która łączy w sobie samochodówkę, grę RPG, strzelankę i co tam jeszcze? Powiedziałbym, że prostego postapokaliptycznego RPGa, ponieważ mamy crafting, rozwój postaci i w sumie to chciałem zwrócić uwagę na jedno szczególne słowo, którego użyłeś przy Quake'u 2, że awansujemy na kolejne poziomy. Absolutnie, wydaje mi się, że to, no, to złe. Bardzo fortunnie dobrane no słowo. Właśnie, przechodzimy na kolejne plansze, o tak. Natomiast no, właśnie chodzi o to, że w tych starych FPS-ach niczego już takiego nie obserwowaliśmy, jak rozwój postaci, tak jak w Rage'u, czy crafting jakichś broni i tak dalej. I wiesz co, wydaje mi się, że poniekąd ten temat łączy się w pewien sposób z drugim, który mi zapodałeś, czyli tym, jak FPS-y wyglądały kiedyś i jak wyglądały dzisiaj. I zastanawiam się, czy nie w duchu unifikacji nie powinniśmy połączyć tych dwóch tematów. Pozajmować się najpierw grami ogólnie, a później wyszczególnić to, dlaczego w stosunku do FPS-ów, czemu w sumie wiele przykładów, które zapewne z naszej strony będzie wychodzić, będzie się tyczyć gier FPS, jako że no, mocno w nich siedzimy. Powiem ci tak, można by te dwa tematy połączyć jak najbardziej, aczkolwiek podczas gdy unifikacja gatunków jestem bardziej na tak niż na nie, czyli większość gier, które łączą w sobie różne gatunki gier, jak na przykład Fallout 3, strzelanka z RPG-iem. Na początku był bulwers, że przecież jak można tak świetnego RPG-a przerobić w strzelankę, a potem każdy, ty kurde, przecież to wyszło całkiem dobre, ten RPG ze strzelanką i tak dalej, to jest świetne. Oj, nie większość każdy. Większość przypadków takich gier naprawdę mi się podoba, podczas gdy jeśli chodzi o same czyste gry FPS, uważam, że tutaj już nie możemy mówić o tym, że ten gatunek się rozwinął, tylko wręcz ten gatunek w pewnym momencie zamknął chyba na chwilę oczy i uderzył mocno głową o mur, przy czym na szczycie tego muru stała
nie wiem, taczka z cegłami, te cegły wszystkie jedna po drugiej wysypały się na ten gatunek FPS-ów, uderzając go w głowę jedna za drugą. Na samym końcu spierdziliła się cała taczka i, nie wiem, kierowca taczki, pan Rafał, i wszyscy uderzyli w głowę ten gatunek FPS i teraz ten gatunek jest tak zmutowany, że nowe gry już nie za bardzo przypominają mi to, co mieliśmy kiedyś, czyli te mega szybkie, fajne, dynamiczne, przyjemne gry, w których się rakiet jumpowało, w których chodziło po prostu tylko o ten fun, żeby strzelać tutaj, zbierać jakieś sekrety i tak dalej. No, o nie, nie widzę tego. Idę odinstalować mojego Battlefielda. Och, Noes. Widzę, że FPS-y zdecydowanie bardziej cię rozsierdzają niż, no, niż te zunifikowane gry. Więc może de facto zaczęlibyśmy jednak od tego, ponieważ jako że FPS-y no, dodały troszeczkę do unifikacji gatunków, no, pewnych rozwiązań, jeśli chodzi o mechanikę, prezentację i narrację, to może i powinniśmy podstępnie sobie tutaj po prostu podmienić kolejność. Ponieważ to, że gry FPS pozmieniały się na przestrzeni ostatnich lat, no to jest, myślę, zdecydowanie niepodważalne. Aczkolwiek gry FPS ewoluowały, no, od samego początku i cóż, zachodzi chyba problem tego, na którym etapie zaczyna ci się coś przestawać podobać, prawda? Ponieważ... Właśnie, i to są takie dwa kluczowe, powiem ci, trzy kluczowe momenty, w których ten gatunek całkowicie jakby wywalił się, zrobił kozioła, tak? Wywalił się, zrobił 360 i moment, w którym FPS-y przestały mi się podobać, oczywiście wciąż nie grywałem i znajdowałem takie jakby rzeczy, które wciąż jakoś mi się podobały, ale stwierdzałem, że każdym razem to nie jest to samo co kiedyś, to jest siódma generacja, czyli Xbox 360, PlayStation 3. Ta generacja spowodowała, że FPS-y jakoś dziwnie tak zmutowały, stały się takim niejakim tworem i co mnie bardzo ucieszyło, początek ósmej generacji i mamy SRU, mamy Wolfensteina nowego, ten The New Order, SRU, mamy Duma 2016, SRU, mamy kolejne świetne gry i teraz zapowiedziano jeszcze nowego Siriusa Sama, no po prostu jestem w niebie i znowu czuć jakby, tak, nie można powiedzieć, że Doom 2016 to jest to samo co Doom 1, 2, czy tam Doom 3, czy Quake 2, to jest inna gra, ona ewoluowała, zmieniła się bardzo, ale jednocześnie jakby rdzeń, jądro tej gry, te wszystkie mechaniki, wszystko co kocham, stare FPS-y, jest obecne w Doomie 2016. Jak najbardziej to tutaj jest. Podczas gdy z drugiej strony mamy grę siódmej generacji Bulletstorm, którego uwielbiam, ale opiera on się na mechanikach, których nie cierpię, nienawidzę i powinny one przestać istnieć w grach FPS. Bulletstorm opiera się, jak dobrze pamiętam, głównie na strzelaniu. Tak, i to jest świetna strzelanka i niech nikt nie bierze, nie odwraca moich tutaj słów, że nie lubię Bulletstorma, uwielbiam Bulletstorma, tylko co mnie strasznie wkurza w Bulletstormie, to, że to nie jest typowa retro dynamiczna strzelanka, tylko to jest strzelanka, w której musimy kucnąć za magicznie obecnymi wszędzie na wysokości naszego pasa przeszkodami, poczekać aż nasz główny bohater postrzy kciuka, zregeneruje swoje zdrowie, wtedy możemy wyskoczyć, zabić kilku wrogów i znowu musimy się schować i musimy czekać, aż on znowu wyjście tego kciuka odleje się czy cokolwiek, że znowu poczuje się lepiej. Poza tym noszenie chyba ze sobą... Nie widziałeś, chyba nie widziałeś, jak ja gram w Bulletstorma. Nie widziałem, jak grasz w Bulletstorma. Ja staram się też grać jak najbardziej dynamicznie, ale czasem jest to niemożliwe, gdy wrogów jest za dużo. Nie można po prostu wbiec, zwłaszcza, że nasza postać jest strasznie wolna, męczy się sprintem i nie może skakać. Dlaczego? Jak w grze FPS w ogóle można odebrać skakanie? W takim razie, widzisz, to ja bym tutaj mógł dodać, że zależy też pewnie z jakiej perspektywy patrzysz, czy pecetowca, czy konsolowca nawróconego, ponieważ ja na przykład pierwsze zetknięcie z powolniejszymi FPS-ami miałem przy okazji zakupu PlayStation 2. Dopiero w 2008 roku, co prawda, no już owszem, w czasie siódmej generacji, ale zakładam, że inni mogli mieć takie doświadczenie dużo wcześniej. Gdzie gry takie jak Killzone na przykład, czy Black, absolutnie jak najbardziej, wyeliminowały przycisk skakania, miały no, predefiniowane miejsca do tego, gdzie postać mogła coś przeskoczyć, na przykład były bardzo ograniczone. I no i co? Black na przykład do dzisiaj uważam, że jest jedną z najfajniejszych gier ever. A jest. Jego ograniczenia. Tylko pomiędzy Black a Bulletstormem jest pewna różnica. Black to jest
wciąż niemalże klasyczna gra FPS, gdzie zbieramy apteczki, gdzie mamy masy wrogów. Ale to jest tak powolne leci. Przecież, panie! To no w tym Black Ops nie to jest absolutnie powolne. Nie, właśnie bez przerwy coś wybucha, gdzieś strzela i... A to jest efektowne! Mechaniki tych gier FPS mutantów, jak ja to nazywam, od klasycznych FPS-ów różni się tym, że w Quake'u takim, dobra, Quake może zły przykład, Doom 2016, grałeś w Dooma 2016. No pewnie. Wynagradzane jest pozostawanie w ciągłym ruchu, musisz się cały czas ruszać, musisz unikać wrogów, musisz unikać ich pocisków, musisz zbierać apteczki podczas samej walki, zbierać amunicję podczas walki najczęściej, cały czas pozostajesz w ruchu, jest zachowany ten pęd. To nie jest tutaj, nie mówimy o tym, jak szybko nasza postać potrafi biec. Oczywiście fajnie, jak to jest, jak w Doomie 1 czy 2, gdzie biegniemy 100 km na godzinę i nigdy się nie męczymy, to jest fajne. Ale nie chodzi o to, chodzi o takie zachowanie pędu, gdzie przez cały czas musimy się przemieszczać. Cały czas musimy uważać na wrogów, na ich pociski, na znajdźki, na bronie, które mamy przy sobie najczęściej. Mamy cały arsenał 9-10 giver i coś takiego właśnie jest oldschoolowym, świetnym FPS-em. Black częściowo jest tym oldschoolowym FPS-em, w którym trzeba cały czas biec, trzeba uważać na wrogów, zapamiętywać ich pozycje, zbierać apteczki podczas walki i tak dalej. Podczas gdy Bulletstorm, powtarzam, uwielbiam go, ale w Bulletstormie nie za bardzo to działa, ponieważ po chwili będziemy krwawić i musimy się schować, żeby przestać krwawić i dopiero wtedy znowu możemy się bawić dalej. Powiem ci, że ja, jeśli miałbym wyszczególnić konkretnie jakiś taki moment, kiedy zauważyłem, że FPS-y są inne i wcale nie mówię, że to mi się nie podobało, tylko wręcz przeciwnie, to wyróżniłbym dwa tytuły chyba. Oprócz rzeczy takich jak Doom, czy Duke Nukem 3D, które zapoznawały mnie z FPS-ami i pokazywały na przykład za pomocą Duke Nukema, że gra nie musi być tylko samą strzelanką, ale może mieć też elementy interaktywnego świata, w którym oprócz chodzenia i strzelania fajne jest też to, że można sobie podejść do stołu z bilardem i pyknąć w bilard na przykład, albo napić wody z kibla. To przede wszystkim wspomniałbym po pierwsze o Half-Life'ie. Poniekąd to Quake'u dwójce, ponieważ on też miał kampanię w postaci ciągu logicznie połączonych poziomów i dołożył jakieś tam fabułki do rozgrywki. Ale Half-Life, przede wszystkim pierwszy Half-Life, to jest gra, która jak dla mnie zmieniła FPS-y na wsze czasy, ponieważ dodała ważny ten element narracji do samego strzelania. Do tego, że oprócz samego strzelania... Wybacz, że tutaj przerwę, ale Half-Life nie jest pierwszą taką strzelanką. Nie jest, ale... Pierwszą taką strzelanką jest Unreal. A przed tym może powiedzieć jeszcze System Shock 2, ale System Shock 2 to nie jest czysta strzelanka. Tak samo jak System Shock 1. Owszem, ja mówię o sobie, ponieważ zgadzam się, Unreal też był wcześniej, po prostu Unreal mnie aż tak nie zachwycił. Poza tym Half-Life chyba jednak było, nie było, sprzedał się większej ilości kopii, tam więc jako przykład może być bardzo, tak, bardziej... tylko tutaj nie mówmy o tym, teraz schodzimy na temat sprzedanej ilości kopii. Unreal, pierwszy, który przedstawił nam taki sposób narracji, i to on powinien być zawsze brany jako przykład tej gry, co mnie właśnie tak wkurza, że zawsze Half-Life tutaj, Half-Life najlepszy, nowatorski w ogóle, świetny. Niechaj będzie. Jak dla mnie Half-Life zrobił to po prostu dużo lepiej, tak więc wypada mi ten miejsce jako przykład. Po prostu bardziej. Rozwinął. Rozwinął i zrobił dużo lepiej, owszem. Niemniej, jest to gra, która wprowadziła elementy oprócz fabuły także... Oprócz strzelania, także elementy mocno narracyjne. Mieliśmy NPC-ów, którzy z nami rozmawiali, mogliśmy przesuwać jakieś skrzynki, bawić się elementami świata gry. Mieliśmy jakieś pierwsze zagadki środowiskowe związane z prymitywną fizyką w tej grze zawartą. I to była gra, która sprawiła, że imersja w ten tytuł sprawiała się przez to jeszcze większa. Natomiast drugim dla mnie takim etapem, mówię, zaznaczam, że dla mnie, ponieważ wiem, że niektórzy tutaj podadzą inny tytuł niż ja i na pewno wielu się tutaj uśmieje, będzie dla mnie pierwsze Call of Duty. I tutaj wiem, że niektórzy chcieliby podać najpierw Medal of Honor, Elite Assault. Zdecydowanie, który jest znacznie lepszy. Oho, tam akurat.
Słynne lądowanie na plaży w Normandii jako jeden z najlepszych momentów w grach ever, ale to jest kolejna gra, która wprowadziła swego rodzaju nowość, że nie, najważniejsze w rozgrywce stało się szybkie, jak najbardziej skuteczne zasuwanie po planszy i skicanie po racket jumpach i rozpruwanie wrogów, tylko właśnie to dało element swego rodzaju filmowości przez skryptowane wydarzenia, ilość NPC-ów, które towarzyszyły nam na polu walki. I dla mnie na przykład w tamtym momencie gry FPS naprawdę mocno się zmieniły, ponieważ uznałem, że weszły na kolejny wyższy poziom. Zaoferowały mi jeszcze bardziej imersyjny świat, który jestem w stanie jeszcze bardziej uwierzyć. Jeśli powiem, może nie zgodzę się, że weszły na wyższy poziom, tylko rozdzieliły się na jakby dwa podgatunki. Jeśli mówisz o pierwszym Call of Duty, o drugim Call of Duty nawet, o tych Medal of Honor, tych grach FPS-ach bardziej filmowych, ja je jak najbardziej lubię, ja je doceniam, ja je uwielbiam i dla mnie to wciąż są klasyczne FPS-y, zwłaszcza jeśli mówimy pierwszy Call of Duty i Medal of Honor Allied Assault. One wciąż mają większość tych składowych, oryginalnych FPS-ów, gier, w których liczy się twój skill, w których można grać jakby różnymi taktykami i nie powiem, że one weszły na wyższy poziom, one po prostu się rozdzieliły. Także mieliśmy jednocześnie Painkillera, który był świetny, i mieliśmy Call of Duty, który był świetny. Jedna gra nie była lepsza od drugiej. Jeśli ktoś szukał akcji, więcej grał w Painkillera. Jeśli ktoś szukał bardziej czegoś kinematycznego, grał w Call of Duty, w Medal of Honor. Ale to wciąż one szły według mnie jakby równo siebie, tylko one nie jechały jednym pasem, tylko dwiema pasami drogi w tym samym kierunku. Ale to można na pewno tak pojąć, to jest jakby antyunifikacja, czyli rozdzielanie już tutaj na poszczególne gałęzi, ponieważ do tego można by dodać w tamtych czasach, czyli okolice 2003 roku, drugiego, trzeciego, już zaczęły się też powoli mocno wyróżniać FPS-y sieciowe na przykład, które są jeszcze totalnie innym przecież podgatunkiem, a wywodzącym się ze strzelanek pierwszoosobowych, gdzie liczy się, bo nie było skill, taktyka, zgranie zespołowe i jest to jeszcze inna gałąź FPS-ów, które do dzisiaj również ewoluują na kilka różnych podgałęzi, prawda? Oczywiście. W czasach tego Painkillera i Call of Duty można było też sobie zagrać chociażby w Far Cry'a, czy w Dooma trzeciego i w Half-Life'a dwójkę, które wszystkie te gry wprowadzały coraz więcej nowych, ciekawych elementów do rozgrywki. Wprowadzały fizykę jako integralną część większości silników, na które opierały się tamte gry. Coraz więcej otwartych światów umożliwiających jeszcze większe wessanie się w rozgrywkę. Tak więc tych podgatunków przeróżnych można by tutaj tworzyć mnóstwo. Oczywiście. I tutaj w sumie w tamtych latach, ja przynajmniej tak uznaję, lata 2003-2006 gdzieś tak, czyli tuż przed siódmą generacją, za taki najlepszy okres FPS-ów. To był istny kocioł, gdzie jeszcze korzystano z nowych technologii, wymyślano jakieś nowe zastosowania dla nich w gameplayu, typu zagadki środowiskowe z fizyką, czy duże mapy w Far Cry'u, żeby umożliwić graczom swobodne poruszanie się po planszach. I dopiero doszło do takiej dość dziwnej rzeczy, tak się wsłuchałem w to, co mówisz, że nie chciałem ci przerywać, chyba skończyłeś mówić i dalej czekałem, aż ty skończysz i musiałeś podjąć ponownie temat, słuchaj. W takim razie dotarłem do siódmej generacji i możesz przejąć pałeczkę. Jak już wspomniałeś, Dooma trójka z Doomem trójkiem jest taka ciekawostka. Wówczas jak ten Doom trójka cały się pojawił, on był zbesztany przez wielu graczy, przez wielu krytyków. Co to tutaj? Kiedyś Doom to była gra taka arcade'owa, a teraz oni próbują zrobić coś takiego? W ogóle, co to jest za gra? To jest niepotrzebnie tą grę jakoś spartolili, że to jest jakieś nowoczesne teraz zamiast samostrzelanie. Painkiller to jest Doom 3, a Doom 3 to nie jest Doom 3. Podczas gdy 10 lat później, do dzisiaj i myślę już do zawsze, jest tak, że kurczę, Doom 3, jedna z ostatnich takich prawdziwych strzelanek, Doom 3, o, kiedyś to było, panie, powinienem wkleić teraz na siebie w postprodukcji takiego nosacza, to, żeby podkreślić to, kiedyś to było, panie, Doom 3. Podczas gdy kiedyś faktycznie jechano Dooma 3 za to, że próbował wprowadzić za dużo innowacji. Tylko ta innowacja Dooma trójki, tak, on bardzo fajnie tutaj przedstawiał na świat, to jest jedna z moich ulubionych gier ever, mówię to bardzo często, ale Doom trójka, po prostu uwielbiam tą grę. Ta akcja była jakby wolniejsza, bo nie dość, że nie mogliśmy strzelać naraz i widzieć przeciwników, według mnie bardzo fajna mechanika.
było dużo takich fajnych, kurczę, rzeczy, które ten klimat budowały, niesamowity nastrój, świat, czy się słuchało tutaj tych wszystkich nagranych wiadomości, co dla mnie po prostu mega budowało imersję. Ja uwielbiałem po prostu sobie włączyć to, nawet drugi czy trzeci raz to samo nagranie, jak byłem jeszcze takim gówniarzem bardziej i w to grałem, żeby się na przykład mniej bać, że coś na mnie zaraz wyskoczy, bo słyszę jakiś tam głos i jakoś to, nie wiem, fajnie tak działało psychologicznie, ale wciąż rdzeń, te wszystkie mechaniki, za które uwielbiam, prawdziwe FPS-y, są obecne w Doomie Trójce, słuchaj. Czyli musimy cały czas się poruszać podczas walki, fizycznie samemu unikać wrogich ataków, uważać na wrogów, gdzie kto jest, liczy się tylko nasz skill, musimy bez przerwy patrzeć, gdzie są apteczki, gdzie jest pancerz, mamy pełno sekretów, w tej grze jest pełno sekretów, chyba setki sekretów, gdzie możemy bronię znaleźć znacznie wcześniej, chyba w pierwszym czy w drugim poziomie w ogóle można znaleźć amunicję do plazmówki. Dużo jest takich właśnie fajnych rzeczy powciskanych do tego Dooma 3, które były obecne w Duke Nukem 3D, w Shadow Warrior, w Doom 1, 2. Wciąż nosimy wszystkie bronie, musimy dostosować odpowiednią broń do danej sytuacji, bo jak wyskoczy na nas ten, na przykład rycerz piekieł, to nie będziemy do niego przecież pakować z pistoletu maszynowego, tylko zmienimy na wyrzutnię rakiet. I to wszystko jest w tej grze, ja takie rzeczy uwielbiam, uwielbiam po prostu szukać cenne jakieś rodzaje amunicji i kitrać ją na moment jakiś tam krytyczny, albo jak mi nie idzie za dobrze, to użyję takiej broni raz, strzelę, wszystko rozwalę, ale później nie będę miał tej broni, jak wyskoczy na mnie jakiś mega silny przeciwnik, wtedy będę się męczył strzelając do niego, nie wiem, z shotguna. I teraz weźmy takiego FPS-a, którym jest Call of Duty 4. Wszystkie bronie są takie same. Nie powiesz mi, że jedna różni się od drugiej. Chyba, że mówimy tutaj o rodzajach snajperka, pistolet maszynowy i strzelba. Bo wszystkie bronie automatyczne w tej grze to jest dokładnie to samo. Kałak strzela trochę mocniej, ale trochę wolniej. M16 strzela trochę słabiej, ale trochę szybciej. I co to w ogóle jest? Możesz mieć przy sobie dwie bronie jednocześnie. Oczywiście Call of Duty 4 świetna gra, jest bardzo filmowa i tak dalej, lubię ją, jeden z moich ulubionych Call of Duty, chyba zaraz po dwójce, według mnie dwójka jest najlepszą częścią całej serii, ale tą grę ciężko nazwać takim prawdziwym FPS-em, nie można unikać pocisków, nie musisz wiedzieć, gdzie są wrogowie, po prostu za chwilę sobie takiego zobaczysz. Nie musisz się przejmować broniami, bo amunicja nigdzie ci się nie skończy. Najwyżej, jak ci się skończy do M4, to go wyrzucisz, podniesiesz kałacha, który jest bronią identyczną do M4, tylko strzela minimalnie wolniej i masz do niego nieskończoną ilość amunicji. To nie jest tak samo fajne. Poza tym skrypt, co mnie denerwuje w tych wszystkich nowoczesnych grach typu Call of Duty. Jeśli mógłbym ci przerwać w tym momencie, właśnie teraz ja, ponieważ ja się zasłuchałem w sumie o tym Doomie, a teraz przyszedłeś na Call of Duty, które mnie zaciekawiło, gdyż wydaje mi się, że to jest wręcz przykład czegoś odwrotnego niż o czym będziemy mówić za jakiś czas, czyli to nie jest unifikacja, tylko specjalizacja, ponieważ Call of Duty akurat to są gry, które się wyjątkowo wyspecjalizowały i to, że na przykład jeśli chodzi o mechanizm... Każda część daje nam to samo w tej chwili. Ale one celują w pewien tłum, który czegoś szczególnego w tych grach szuka. Ja na przykład uważam, że Call of Duty 4 nie jest moim wcale ulubionym Call of Duty, ja wolę te, które są rozgrywane w czasach II wojny światowej na przykład. Aczkolwiek, nawet ja jestem w stanie docenić jeden z elementów czwórki, którym jest ilość broni, która jest dostępna w grze. Nie ze względu na to, jak ona działa w grze, ale ze względu na to, ile autentycznych modeli broni odwzorowano. Jako człowiek, który lubi przeróżne pistolety i maszynowy, po prostu jestem ucieszony tym, że tyle tego sprzętu jest tam w tej grze i mogę sobie popatrzeć na modele, podjarać się tym, ile graficy włożyli roboty w to, żeby je w grze na silniku doskonale oddać. Tego typu, jeżeli ktoś jest po prostu fanem militariów, to w Call of Duty znajdzie dla siebie swoją pożywkę, swój popcorn, prawda? I na przykład to jest moim zdaniem totalny przykład wyspecjalizowania się, co zostało dopiero w tych późniejszych Call of Duty nieco zatarte w typu Infinity Warfare, które no, już mocno namieszało w tej swojej formule wewnątrz serii, przenosząc ją w inne rejony i umożliwiając jakąś walkę w kosmosie w statkach. Myślę, że po prostu próbowali wymyśleć coś nowego, bo ile można to samo mięso tłuc. No, inna sprawa, że mi się próbowali wymyśleć, według mnie im się udało, bo ja bardziej lubię klimaty sci-fi niż Modern Warfare. Ja też. Etapy z lataniem stateczkiem były zajebiste, prawie jak w X-Wingu i to mi się strasznie podobało. No powiem, dam tutaj taki fajny przykład, Titanfall 2. Gra oparta o mechaniki Call of Duty. Dwie bronie naraz, samoregenerujące się w zdrowie,
czyli mechaniki, których nie lubię, ale jednocześnie biegasz 50 km na godzinę, biegasz po ścianach, skaczesz, kurczę, robisz rocket jumpy bez rakiet, bo masz jetpack, więc możesz sobie skakać po całej mapie, możesz biegać po ścianach, po sufitach, praktycznie cały czas musisz zostać w ruchu, żeby przeżyć. To jest takie świetne, po prostu jak kończyłem Titanfall 2, to zaraz musiałem przejść jeszcze raz, bo nie wierzyłem po prostu, że w takim czasie pojawiła taka gra, w której tak bardzo jest ten nacisk położony na szybkość, na ruch, na pęd, na utrzymanie tej naszej dynamiki i jeszcze te fajne seksy, w których wchodzimy w Tytana i po prostu Mech Warrior, tylko że nowszy i nie tak skomplikowany, przez co dla mnie akurat fajniejszy. Czyli co, znowu tak. Gif z nosaczem i kurwa panie to było, bo jak się okazuje, jak się pokopie, to mnóstwo fajnych tytułów, tylko po prostu no, zależy wszystko od tego, czy gra jest dobra i się podoba, prawda? Ponieważ moim zdaniem dużym problemem... Tak, takim... przy czym nie do końca, bo nie doszliśmy jeszcze do tego, czego nienawidzę we wszystkich tych nowych grach, nieważne czy ogólnie tą grę lubię, czy ta gra mi się podoba, czy nie. Chodzi o debilne skrypty. I debilne skrypty to są skrypty, które, jak sama nazwa wskazuje, są debilne i one są obecne w tych wszystkich nowoczesnych grach. Czyli na przykład mamy przed sobą budynek, w budynku jest dwóch snajperów. I teraz tak, ja jestem dobry, zestrzelę takiego snajpera z Thompsona albo z pistoletu. Nie, ponieważ skrypt mówi, masz podnieść snajperkę i masz go zestrzelić ze snajperki. Dobrze, to... W sumie skorzystam z czegoś innego. Przed chwilą mogłem w takiej grze wezwać Air Strike'a albo jakąś inną artylerię na pomoc. W tym momencie nie mogę, bo skrypt mi zabrania. A czemu nie mogę strzelić z artylerii w ten budynek? On się wtedy rozsypie i nie będzie snajperów. Nie, nie możesz. Dobra, to chwycę tą snajperkę, która magicznym sposobem leży akurat tutaj, kiedy jej potrzebuję. Nie tak jak w starych grach, że jak zmarnujesz coś, co będzie ci potrzebne, no to dupa, to sobie radź. Nie, tutaj ona leży, bo tutaj jej potrzebuję, to tutaj ona leży. Chwytam tą snajperkę, strzelam do jednego, strzelam do drugiego i wtedy, dobra, teraz możesz wezwać airstrike'a i... Wezwałem airstrike'a i teraz jest budynek rozwalony. Czemu nie mogłem tego zrobić przed chwilą? Czemu nie mogłem zabić tych snajperów z innej broni? Nie, trzeba snajperkę wziąć, bo wtedy jest bardziej kinematycznie i w ogóle fajniej. Bez sensu. No, wydaje mi się, że jest to właśnie poniekąd pokłosie Half-Life'a w pewien sposób, ponieważ jest to powiązanie narracji z gameplayem. Ktoś zażyczył sobie, że w tym momencie ma być najbardziej filmowo właśnie zestrzelić snajpera, jakiegoś tam kolesia ze snajperki. No i pod to niejako został skonstruowany ten element gameplayu. Ja akurat tutaj nie jestem jakoś totalnie przeciwko, chociaż nie zaprzeczę, że również zauważam tego typu zagrywki w grach i czasem mnie ostro denerwują. Wydaje mi się jednak, że zależy również sporo od tego, o jakim tytule mówimy, ponieważ o ile na przykład Call of Duty jakiś jest faktycznie napakowany tego typu skryptami i szczerze mówiąc ostatnio tego typu produkcje i mnie zaczęły owszem nudzić, ale z drugiej strony mamy na przykład nowe Far Cry'e, które są wielkimi sandboxami, w których możemy robić naprawdę dużo, albo jakieś tam te odsłony Battlefield spod szyldu Bad Company, w których też mieliśmy troszeczkę para sandboxowe poziomy i sporą możliwość destrukcji otoczenia i bardzo nieliczne elementy skryptowane, gdzie musieliśmy użyć konkretnej jakiejś broni do destrukcji. Tak więc wydaje mi się, że sporo zależy właśnie od tego, w co grasz też, ponieważ wydaje mi się, że mamy też troszeczkę niejako problem z przesytem tego, że jesteśmy rozpieszczeni ilością dobrych gier, w które się zagrało i coraz trudniej znaleźć kolejną zajebisto. I oprócz tego, że owszem, zgadzam się, że w wielu grach te skrypty się pojawiają, to nie wiem, jakoś zacząłem grać w takie, w których ich nie ma i po prostu nie mam z tym jakiegoś większego problemu, nie wiem. Mnie bardzo zabolało, jak kiedyś przeczytałem chyba w CD Action, że wkroczyliśmy w erę FPS-ów osób myślących, że te stare Doomy i tak dalej było dla debili, a teraz era inteligentnych FPS-ów dla osób myślących to jest Call of Duty, jaka to jest głupota. Myśleć to musieliśmy właśnie w tych starych grach FPS-u, w tych starych FPS-ach. One faktycznie polegały na tym, żeby cały czas się ruszać i tak dalej, żeby mieć masę broni, ale one wymagały od ciebie myślenia. No to myślenia, sekret, to myślenia. Żeby użyć odpowiedniej broni, żeby to... Już. Podczas gdy właśnie te nowe FPS-y to są debilne FPS-y dla takich stereotypowych Amerykanów, który z takim brzuszyskiem, piwem siada przy swoim Xboxie, wpierdala popcorn i tą samą tłustą ręką chwyta tego gamepada
i zawsze tak mi się kojarzy, że właśnie tak te nowe Call of Duty to są bardziej dla takich osób przeznaczone, bo Call of Duty wszystko ci daje na widelcu. Tak, Call of Duty może być według mnie fajną grą, ja lubię pograć sobie w Call of Duty i się odstresować, odmurzyć i tak dalej, to jest przyjemne, ale właśnie w Call of Duty zawsze wszystko masz jak na widelcu, wszystko jest takie proste, takie nieskomplikowane. Tutaj idź przed siebie. W Call of Duty nie da się zgubić, ponieważ wszystko jest zrobione tak, żebyś szedł przed siebie. Idź przed siebie, tutaj, tam, kamera ci pokazuje, idź przed siebie, strzelaj, masz odpowiednią broń do odpowiedniej sytuacji, podczas gdy stary FPS nie trzymał cię za rękę. Zgubiłeś się, haha, dupa jesteś, teraz się odnajdź. Ewentualnie jak gra była fajna, to miała automapę, najczęściej nie były fajne, nie miały automapy i trzeba było kombinować i myśleć i się cofnąć i pokombinować może klucz albo coś się ominęło. Nie ma tego w tych nowych grach, niekoniecznie wszystkiego tego jakby mi brakuje, biegania za kluczami może niekoniecznie, ale nie wiem, prymitywne mi się wydaje to wszystko w tych nowych FPS-ach. To jest takie uproszczone, takie mindless. Przede wszystkim nie żal mi absolutnie labiryntowania i wracania się backtrackingu. Nie znoszę. To są najgorsze cechy starych FPS-ów, kiedy jeszcze zanim wymyślono, że można poziomy połączyć w jakąś logiczną, fabularną całość, to mieliśmy jakiś tam... Rozróżnijmy backtracking od fajnie zrobionych poziomów. No, backtrackingu też nie lubię, ale fajnie złożone poziomy masz na przykład w Obcy Trylogia, w Doom 2016, w Shadow Warrior. Nie masz backtrackingu, ale masz fajnie złożone poziomy. W Doom 2016 jedyny element w tej grze, który mnie rozwalał, to, że czasem nie wiedziałem, gdzie tam pójść. I mapa była strasznie chujowo zrobiona. To był jedyny element, ponieważ czasem trzeba było pozeldować, czyli pójść, coś znaleźć, żeby móc odblokować przejście w innym sektorze poziomu i trzeba się było wrócić. Nie znoszę tego. Nie. FPS ma być od A do B. Fabularyzowany, prawda? Albo ma być sandboxem. Nie znoszę, jeżeli trzeba się wrócić w jakiś poziom wcześniej. To jest dokładnie patent ze starych labiryntów z Wolfensteina i Dooma. I to był jeden z niewielu elementów, które mnie tam w jakoś tam w Doomie 2016 wkurzały. Ponieważ ja na przykład nie znoszę się czuć zagubiony w grze. Generalnie najczęściej ogólnie mam dobrą orientację w terenie, w rzeczywistości i w grach. Potrafię zapamiętać co gdzie jest, rozgryźć i tak dalej. Jeżeli coś jest naprawdę jakoś debilnie ukryte, jest jakieś, wiesz, małe przejście w jakimś zoołku czy coś ukryte tak, że tekstury się zlewają w jedno i ciężko to dostrzec, to ja tego nie znoszę. Sekrety w starych grach i tak dalej, to było zabawne 20 lat temu, jak mogłem znaleźć gdzieś tam przybitego do ściany Indiana Jonesa w Duke Nukemie 3D, prawda? Obecnie, nie wiem, przeszedłem tego Dooma i ani razu specjalnie nie szukałem jakichś secretów, żeby znaleźć jakieś te laleczki. Jeżeli coś napotkałem przypadkiem, to brałem, natomiast absolutnie nie miałem ochoty na to, żeby szukać tego specjalnie. No, czytam, że połowa sekretów w Doomie 2016 jest niefajna pod tym względem, że znajdujesz, laleczkę, fajnie, co mi to dało. Odblokowałeś laleczkę, zajebiście, brawo. To nie jest sposób na robienie sekretów, już to nieraz w recenzjach jakichś FPS-ów wspominałem. Sekret to powinno być Sirius Sam, ma świetne sekrety. W pierwszym poziomie, pierwszego starcia, pierwszego Siriusa Sama na samym początku możemy znaleźć wyrzutnię rakiet, tą wyrzutnią rakiet otworzyć kolejny sekret, czyli rozwalić drzwi, w którym znajdziemy pancerz i amunicję do tej wyrzutni rakiet. Obok zaraz znajdziemy ukrytą dubeltówkę, którą normalnie zdobędziemy 3 poziomy później, dwa poziomy później. Wyrzutnia rakiet by była 5 poziomów później i możemy teraz tak, zachować sobie tą wyrzutnię rakiet na co silniejszych przeciwników, albo od razu się zacząć z nią bawić i bez problemu wymiatać pierwsze takie jakby większe starcia bez najmniejszego problemu. I to są właśnie fajne sekrety. Takie sekrety powinny być w każdych FPS-ach. Albo tutaj znajdziemy, jak już znaleźliśmy wcześniej tą wyrzutnię rakiet, to teraz kolejne sekrety przez kilka poziomów powinny mieć rakiety do tej wyrzutni, zanim jeszcze ta amunicja będzie jakaś popularna w tych poziomach. W Sirius Sam 2 na przykład można chyba w drugiej czy trzeciej mapce już znaleźć armatę, najsilniejszą broń w grze. Trzeba poszukać, można znaleźć, świetnie, pomaga ci przejść wszystkie pierwsze poziomy bez problemu, to jest świetnie. Tak to powinno się robić, a nie jakieś gówniane laleczki, które mnie osobiście też niezbyt szukałem ich. Jakoś mnie to nie podnieca, nie wiem po co to jest, żeby zdobyć jakąś platynę, mnie nie obchodzą trofea czy inne tam rzeczy. To ja ci powiem inaczej, czego mi brakuje w grach. Nie jest sekretu z wyrzutą na pierwszym levelu, tylko cheatów.
Jak dawno mi brakuje, jak mi brakuje tych tipsów, jakie cheaty były fajne. Muszę wpisać sobie X-Gible czy inne, no, inny DQD i ponaparzać sobie już w pierwszym levelu już właśnie z pełną, odpakowaną bronią. Przez pewien czas co dupniejsi wydawcy sprzedawali ci cheaty jako DLC-ki, więc to pokazuje po prostu, jak nisko upadli, ale kurczę, cheaty to było coś fajnego. Jedna z moich ulubionych gier, w której bardzo dużo cheatowałem, to Obcy kontra Predator 2, gdzie było można jednym cheatem zmienić postać, w którą grasz, i było można przejść kampanię Obcego jako Marine, można było przejść ją jako Predator, było można przejść ją jako Królowa Obcych, co było świetne, jako Predalien, jako Predalien, było można sobie zacheatować, i też jak się grało w kampanii Predatora, to trzeba było pamiętać, że były cztery chyba rodzaje predatorów w tej grze i było można sobie zmienić swój rodzaj na przykład na ciężkiego predatora, który miał znacznie więcej pancerza, ale nie potrafił tak szybko się przemieszczać i lubiłem grać jako nim, bo Obcy, jak ten na takiego wyskoczył, to musiał go trzy razy chyba łapą machnąć, żeby mu zabrać 1% życia, to było super. No ja na też mi tego brakuje. W Half-Life sporo przecheatowałem, aczkolwiek to już nie były tradycyjne cheaty, czyli IDTQD czy DN-stów, tylko zabawa poleceniami z komendy, o Jezus Mary, zapomniałem już, jak to się nazywa, tak dawno nie grałem w pecetowe FPS-y. Coś jak się nazywało pod tyldą? Z konsoli, o! Tak, z konsoli. Z konsoli. W wielu grach trzeba było najpierw tą konsolę uaktywnić edycją skrótu. A tak, owszem. No i w Half-Life można było sobie ustalać grawitację, dodawać bronie i tym podobne rzeczy. I właśnie fajnie było na przykład pierwsze poziomy przechodzić z granatami, których wcześniej nie było, i odkrywać sobie jakieś nowe, nieznane rzeczy. To tego typu sekrety, to ja owszem, może mi brakuje czegoś takiego de facto. Może co prawda ktoś powie, że można sobie mody zainstalować do gry, no ale ja jako człowiek, który obecnie gra na konsolach, to nie jest to samo. Zawsze to takie proste wyjście z każdej sytuacji, jak rozmawiasz z pecetowcem, czemu nie zainstalujesz sobie moda? No, masz tak, na wszystko dokładnie. Mody. Chcesz grać postacią z gołymi cyckami, zainstaluj sobie moda. Chcesz grać w, nie wiem, zainstaluj sobie moda, jest zajebiście. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie osoby są na tyle ogarnięte, żeby się czymś takim bawić. Poza tym to się trochę mija z sensem, bo jeśli mamy oceniać grę na podstawie modów, jakie do niej wyszły, to tak średnio, bo tutaj, zwłaszcza w grach Bethesdy, jak dla mnie wiele gier Bethesdy jest niegrywalne bez modów. Ja gram zawsze na goło. W sumie, oprócz Morrowinda, do którego... Pierwszy mod, nude mod i jazda. No, oprócz pierwszego Morrowinda, tak jakby było więcej, gdzie lubię sobie podbić grafikę, no ale na konsoli się nie da, a preferuję ostatnio granie głównie konsolowe. I powiem ci, że generalnie, jeśli chodzi o cały ten temat FPS-ów, który myślę, że powinniśmy już powoli tutaj zawiązywać, tego, że dzisiaj gatunek ale się pozmienia... Ale nie podsumowaliśmy tego, nie ma puenty. Dlatego właśnie powoli myślę, że... One są gorsze czy są lepsze teraz? Powoli powinniśmy do tego przechodzić i tutaj ja bym teraz może sobie pozwolił porozkminiać na temat tego, czy ja coś mam przeciwko nowym FPS-om, ponieważ ja generalnie nie jestem jakiś anty, że strasznie się pozmieniały na dupowatą stronę, ponieważ mi się podoba pododawanie tych kilku elementów, które mówiłeś na przykład na przypadku Bulletstorma. Ja bardziej Bulletstorma postrzegam jako najdynamiczniejszą, jedne z najbardziej dynamicznych gier tamtych lat. Ani razu tam się nie bawiłem w jakieś chowanie za osłonami, tylko napierdzielałem do przodu, z buta wszystkich lasem brałem, prawie w ogóle nie używałem w tej grze tych spluw. Jak najbardziej można, ale napierdzielałem do przodu. Wciąż to nie jest to, bo dwie bronie naraz. Bez Bronie naraz to było złe. Brak apteczek to jedna z najlepszych rzeczy, ponieważ to była jedna z najbardziej dupowatych mechanik w starych FPS-ach. Nie, to jest zrąbana mechanika i ona odpowiada deweloperom, bo nie muszą testować gry. Kiedyś to trzeba było ustawić tak apteczki, żeby było trudno, ale żeby one były, a teraz nie ma apteczek. Kurde, ile uszczędzimy na beta testach, jak fajnie. Wystarczy im tutaj postawić jakąś gumianą ścianę, sobie najwyżej kustą, jak zajebiście. Bez pracy dla nas, ale fajnie. Apteczki są super. Serio, myślisz, że to jest powód, dla którego wytrzebiono apteczki z gier FPS? Nie do końca, ale myślę, że też na pewno to miało jakieś tam znaczenie. Dla mnie idealny system to jest między innymi w Far Cry 2, w Alien vs. Predator 2010, gdzie mamy życie podzielone na kosteczki
I teraz tak, mamy, jak oberwiemy trochę, to ta kosteczka spada, ale zanim spadnie do końca, a my się schowamy, to ona się zregeneruje, a jak mamy to w dupie, to prujemy dalej, bawimy się fajnie tego, a potem po prostu znajdziemy apteczkę i sobie odnowimy tą kosteczkę i jest fajnie. W Far Cryach mi to pasuje, ponieważ Far Cryje są jak dla mnie pomieszaniem FPS-ów z RPG-ami już od wielu lat, tak więc tam akurat oczekuję innych zupełnie mechanik niż w FPS-ach. W tradycyjnej strzelaninie no, oczekuję tym, że będę Rambo, nieśmiertelnym napruwaczem, który po prostu idzie no właśnie. Zapierdziela na lewo i prawo. No właśnie, do tego potrzebujesz apteczek. Nie, potrzebujesz tego, żeby raz na jakiś czas stanąć za rogiem, zapalić cygaro i poczekać, aż wszystko się uspokoi. To całkowicie hamuje akcję. Jak musisz się gdzieś schować, to znaczy, że nie grasz i to hamuje akcję. Nie ma akcji. Jak masz apteczki, to tak, wbijasz do otwartego pomieszczenia i od razu widzisz, tu jest wróg, tu jest wróg, tam jest wróg, tu już lecą na mnie trzy rakiety, więc od razu odskoczę i widzę tutaj, że tam leci apteczka. Zapamiętam, gdzie ona jest, rozwalam ich, strzelam tutaj z shotguna, trochę za bardzo oberwałem i teraz tak, wiedząc, gdzie jest reszta wrogów, robię odpowiednie tutaj uniki i tak dalej, Skaczę na apteczkę i już mam pełno zdrowia i mogę dalej próć. I nic mnie tu nie hamuje, cały czas jest akcja, cały czas non stop, strzelamy, unikamy, poruszamy się. I dlatego apteczki są fajne. Najwyżej i ewentualnie no po prostu zdupimy, albo w pomieszczeniu nie ma apteczki, wbiegamy do takiego pomieszczenia, walczymy tutaj, tego stracimy dużo życia i teraz, w poprzednim pomieszczeniu była apteczka, a tam w dupie może w następnym pomieszczeniu też będzie i wchodzimy do tego następnego i tak faktycznie, jest apteczka, obok jest wróg i robimy tak, żeby zdobyć apteczkę, zanim wróg nas rozwali. Ja mam zupełnie inny odwrót w FPS-ach. Jak widzę wroga i apteczkę, to przede wszystkim chcę mu odstrzelić łeb na początku. I gra ma się zatroszczyć o to, żeby ja do tej apteczki dotarł. Tak więc, no, mówię, mi to jakoś tam nieszczególnie przeszkadza. Tak jak na przykład, nie wiem, jeden z moich ulubionych FPS-ów ever to są dwie pierwsze części Fira, pomiędzy którymi nastąpiła zamiana akurat mechaniki. W pierwszej części były apteczki, w drugiej części już tych apteczek nie było. I mogliśmy nosić mniej broni na raz. Tak, to było trochę dupowate. Jeśli chodzi o liczbę ograniczenia slotów na broń, to tutaj jestem na nie. Owszem, uważam, że 4 broni zawsze powinno się mieć przy sobie, co najmniej. 4 sloty to jest akurat rozpisane na D-pada, tyle powinno być. To tutaj chyba, że tutaj podchodzimy do systemu, jaki był chyba w jednej, jedynej grze, jaką nie licząc Battlefieldów, tych starszych, Vietcong. Grałeś kiedyś w Vietcong? No. Miałeś przy sobie pistolet i jedną broń długą. I teraz tak. Przed wyruszeniem na misję mogłeś sobie przeczytać, co będzie się w tej misji robić. Czyli na przykład musimy się przedrzeć przez dżunglę, albo mamy przejść przez pole, albo musimy coś jeszcze. I teraz tak, idziesz do swojej takiej zbrojowni, gdzie masz strzelnicę i masz wszędzie swoje bronie porozrzucane. Masz strzelby, masz shotguny, masz broń automatyczną i w tej misji chyba będę potrzebował strzelby. Biorę oczywiście strzelba w ogóle nie jest dobra na dalekie dystansy i możesz mieć przy sobie tylko tą jedną strzelbę i pistolet. Ewentualnie podczas misji możesz wyrzucić strzelbę i podnieść z martwego Wietnamczyka, nie wiem, kałacha. Jedna broń. Albo robimy tak, że mamy pistolet plus jedną broń bez żadnych tam dodatkowych specjalnych broni jak na przykład w Far Cry 2. Jedna jedyna broń plus pistolet. Albo robimy tak, że podnosisz wszystko. Nie ma albo. Bo bez Dlaczego sensu nie? Jest... Właśnie spoko, może być albo. Nie, jest bo zawsze szara jest bez strefa. Sensu, w Call of Duty jest bez sensu, jak masz przy sobie i strzelbę i snajperkę, albo i automat i snajperkę. To znaczy, że jesteś zajebisty i wszystko wymiatasz, nikt ci się nie przeciwstawi na dalekich dystansach i na bliskich jesteś bogiem. A co to za różnica, czy ją nosisz ze sobą, czy ją podnosisz? Znaczy, dobra, właśnie, to sensie... było rozwiązane tak, że nie było tego za dużo. Tych broni porozrzucanych po mapach praktycznie w ogóle nie było i jeśli wziąłeś ze sobą snajperkę i ktoś na ciebie wyskoczył z bliska, wyciągałeś pistolet i ten pistolet po coś był. Po co jest pistolet w Call of Duty? Powiem ci, że szczerze mówiąc, jest dokładnie tak samo w nowym Battlefieldzie. W Battlefieldzie jedynce też masz jedną broń długą, a co do broni dodatkowej, to możesz wziąć pistolet, ale nie musisz. Możesz ewentualnie wziąć sobie na przykład granat dodatkowy czy coś w ten deseń. Możesz nawet bez pistoletu zasuwać. Tak więc to akurat w pewnym sensie przetrwało do dzisiaj. W Battlefroncie zresztą tak samo jest. No ale to tak samo ty podawałeś przykład Battlefielda. To były gry, które miały swój pomysł na siebie i jakoś tam się rozwijają. Wydaje mi się, że właśnie dla mnie istotne jest bardzo to, że na przełomie wieków tam pomiędzy tym 98 a 2004-2005 rokiem to jest właśnie taki okres, gdzie FPS-y się tam rozwijały bardzo mocno od czasu pierwszego tam Unreala i Half-Life'a do właśnie epoki gdzieś tak więcej pierwszego Fira, pierwszego Far Cry'a, Half-Life'a 2. To była epoka, gdzie
gdzie FPS-y najbardziej się porozpanoszyły po przeróżnych innych gatunkach. Włączały do siebie przeróżne rzeczy. No i dzisiaj mamy... I tutaj przechodzimy w temat unifikacja gatunków. Tak, dokładnie. Myślę, że w pewnym sensie można w ten sposób to ładnie połączyć, ponieważ dotyczy się to oczywiście wielu innych produkcji. I tutaj mówi, że masz nieco mniej restrykcyjne zdanie niż w przypadku FPS-ów. I tak, ponieważ podczas gdy wciąż lubię, potrafię docenić i świetnie się bawię przy grach totalnie klasycznych, to kurczę, jakoś podobają mi się takie mieszanie, żeby tutaj podać przykład gry akcji kiedyś, a gry akcji dzisiaj. Kiedyś jak miałeś na Dreamcasta na przykład bijatykę ten Sword of the Berserk, to po prostu szłeś z mapy na mapę, zabijałeś knypków i tyle. Podczas gdy trochę lat później, trochę rozwoju, unifikacji gatunków i nagle masz God of War'a, który ma w sobie RPG-a i startujesz z jakimś tam ograniczoną liczbą kobosów, zabijasz wrogów i tak dalej. I teraz masz nagle, albo rozwinę sobie tą broń, albo rozwinę sobie tą magię. Co mi się bardziej przyda? Może rozwinę sobie tą broń, większy damage, nowsze kombosy. I tutaj do tego gatunku zaczęły się wkładać mechaniki RPG, według mnie bardzo ostro. Więcej i więcej, według mnie to bardzo pomogło, rozwinęło ten gatunek, bo w sumie to tak trochę z jednej strony fajnie, z drugiej bez sensu tak po prostu iść od samego początku gry do samego końca z takim samym zestawem ciosów i tak dalej. Powiem ci, że im dłużej gram, tym więcej doceniam to, co zrobiła dla gier seria Legend of Zelda, której jeszcze ani jednej części nie przeszedłem, co prawda, ale gra... Co zrobiła dla gier Legend of Zelda? Cała ta unifikacja, o której mówimy i o tym, co widzimy w najbardziej podawanych jako przykład tego tematu grach typu Assassin's Creed, Far Cry, że to są gry, które są jedną wielką mieszanką i kociołkiem wszystkich rozwiązań i tak dalej, wywodzą się moim zdaniem właśnie, bo nie było od zasad, które wprowadziła poniekąd pierwsza Zelda, która była pomieszaniem troszeczkę gatunków, bo była niby zręcznościówką z widokiem z góry, a z drugiej strony była też trochę przygodówką, bo trzeba było pochodzić po różnych pomieszczeniach i poodkrywać, gdzie są odpowiednie itemy, żeby podblokować inne części mapy. Po części była tam jakąś grą eksploracyjną, RPG-iem, bo właśnie trzeba było pospotykać jakieś postacie, pozdobywać coś i gdzieś tam porobić itd. I te mechaniki polegające na tym, że część mapy jest pozamykana przed nami, że musimy dokonać jakichś rzeczy, żeby coś odblokować, cofnąć się, troszeczkę do backtrackingu, odkryć nieco więcej świata, który dzisiaj jest widoczny w ogromnej ilości gier, ma swoje źródła moim zdaniem właśnie w Zeldzie i w tym, ilu obecnych twórców gier za dzieciaka grało w stare Zeldy na swoich NES-ach w Ameryce. I moim zdaniem duch tych produkcji w pewien sposób do dzisiaj się utrzymuje w dużo szerszym spektrum. Zelda Breath of the Wild jest jedną z najlepiej ocenianych gier wszechczasów obecnie. Nie miałem jeszcze przyjemności w nią zagrać niestety. Ale o dziwo, ja jestem mniej jakoś super do niej nastawiony, ze względu na to, że przeszedłem w swoim życiu tam i Assassin's Creed'y, prawda, i Far Cry'e, i Ricora przeszedłem, i Mad Maxa. I dla mnie tego typu sandbox to nie jest może jakieś tam może super już innowacją żadną. Musi mi się podobać świat, typu na przykład właśnie w Mad Maxie od Avalanche'u, gdzie jestem w stanie przymknąć oko na jakąś repetytywność pewnych rozwiązań itd. Niemniej, duża część takich tytułów AAA, które dzisiaj zbiera baty właśnie za to, że są wszystkie takie same, moim zdaniem wywodzą się z tego, ducha, który przyświecał Zeldzie, żeby dać graczom trochę otwartego świata i umożliwić im kilka aktywności. Ponieważ późniejsze zresztą Zeldy dodawały oprócz chodzenia po mapie i odkrywania i zabijania potworków jakieś rzeczy typu łowienie ryb, i przeróżne tego typu pierdoły. I ogólnie rzecz biorąc, jeśli na to spojrzeć z pewnej perspektywy, to nawet gry typu Grand Theft Auto, moim zdaniem, można nazwać w pewien sposób zeldówkami. Chociażby GTA San Andreas, gdzie nie mogliśmy na samym początku pojeździć po całej mapie, musieliśmy coś najpierw porobić, żeby odkryć resztę mapy, mieliśmy mnóstwo rzeczy popiertułek po boku do robienia. I jak dla mnie GTA San Andreas było i jest zresztą nadal jedną z najlepszych gier na świecie, ponieważ umożliwia ci niesamowitą liczbę rzeczy do zrobienia w świecie gry. Odpalając tą grę
możesz sobie i masz samochodówkę, i masz strzelankę, i masz sportówkę, bo są tam przecież, można sobie pójść na deskorolkę, są jakieś specjalne takie poboczne eventy do tego. Tak więc jest to była jedna z najlepszych takich przykładów unifikacji gatunkowych, jaką widziałem kiedykolwiek w grach. I ja na przykład jestem bardzo za takim pomysłem, żeby tego było jak najwięcej. Może te gry wydają się, że to takie same mechanicznie, ale może sam nie jak najwięcej. To cały czas, o czym mówisz, to jest tak zwana progresja. Zaczynasz od A, idziesz przez B, C, D i kończysz na Z. Jak mówimy o strzelankach, ta progresja jest bardzo prosta. Zaczynasz od A, kończysz na B, masz po prostu przejść od A do B. W wielu grach od samego początku i tu Zelda wcale nie była pierwsza, tylko pierwszym był, z tego co pamiętam, Highlight. Chyba, że przed Highlightem jeszcze coś było na japońskie komputery typu MSX. No, oczywiście było wszystko to, o czym mówisz, ale to jest typowa taka progresja tego gatunku gier. I czy z tego się to wszystko wzięło? Może nie do końca mi się wydaje. Nie, ja nie mówię, wydaje że te gry się wywodzą z Zeldy. To wszystko było z Zeldy, bo Zelda była pierwsza, nawet jak nie była pierwsza. Typowa, to jest rozwój gatunkowy. Pojawiają się nowe gatunki gier i jednym z nich była gra, która mierza w sobie różne takie rzeczy. Mi bardziej chodzi, jeśli mówimy o unifikacji gatunków, to świetnym przykładem by był raczej Fallout 3, Rage, właśnie takie bijatyki jak God of War. O, jak najbardziej, to są gry, które... O, Mass Effect, z jednej strony RPG, z drugiej strzelanka. To są gry, które mieszają w sobie wiele rzeczy z różnych gatunków. Podczas gdy kiedyś w strzelance tylko strzelaliśmy, to teraz w wielu strzelankach już wielu osobom nie wystarczy po prostu zabić wroga. Teraz mózg musi być odpowiednio stymulowany i chcą za to zabicie wroga coś więcej niż trzy pociski do pistoletu. I tym czymś jest właśnie na przykład plus 4 do doświadczenia. Jak zbierzemy takiego doświadczenia 40, to możemy sobie wybrać, czy chcemy mieć plus 15 życia, czy plus 5 do obrażeń zadawanych nożem, czy to 2 do dziwnego wyglądu, 1 do mocy pierdnięcia spod pachy i tak dalej. I to przykuwa znaczną część odbiorców do komputera, do konsol, bo teraz zbiłem kolejny poziom i dostałem plus 15 do życia, a teraz chcę mieć plus 30 do życia, to zostanę jeszcze sobie pogram, zabiję jeszcze 10 wrogów, będę miał plus 40 do expa, fajnie jest i teraz pójdę i będzie fajnie, bo dostanę plus 100 do expa i w końcu będę miał tą możliwość strzelenia bomby z dupy i fajnie jest. No to prawda, wydaje mi się, że mówisz tutaj bardziej o, nie wiem, o najeździe RPGa na inne gatunki w pewien sposób, tak, ponieważ... To zabrzmiało trochę negatywnie w moim wykonaniu, bo zrobiłem to tak prześmiewczo, bo faktycznie wydaje mi się, wzięło to się stąd, że osoby teraz już nie chcą grać po prostu w grę, chcą mieć coś z aktywności, które robią w grę, czyli jak złowisz rybkę, to chcesz mieć plus na przykład doświadczenie, bo złowisz rybkę i co ci ta rybka da? No, możesz ją zjeść i ona ci zwróci życie, ale poświęciłeś na to czas, więc chcesz mieć za to plus 5 do doświadczenia. I temu gatunek gier RPG wkradł się praktycznie do wszystkich teraz gier. Nawet w samochodówkach teraz zbierasz doświadczenie. For fuck's sake, no. Masz tak, teraz RPG samochodówki, no. Ale to, z tej to, strony to... nie do końca tak myślę. Co było... Dlaczego nie możemy po prostu się ścigać? Z drugiej strony, tak, to jest zajebiste, ja widzę potencjał tego i ja lubię, jak w tym Rage'u dostajemy, mamy dużo rzeczy do robienia i jesteśmy za to wynagradzani. Uwielbiam, jak w Falloutie, nie wiem, strzelę klosa w kibel i dostaję plus 5 do doświadczenia. Fajne to jest. No widzisz, ja podobnie, ponieważ ja akurat lubię tego typu najazd RPGowania na inne gatunki, gdyż związany jest z odgrywaniem roli w pewien sposób. Ja na przykład w Far Cry tych najnowszych lubię polować na zwierzynę, gdyż jestem za to nagradzany wykraftowanymi później pojemnikami na dodatkową amunicję, czy większymi kołczanami na strzały, czy podobnymi pierdółkami. Jestem nagradzany tym, że chodzę sobie tam, ubijam jakieś jelenie i dzięki temu mam łatwiej potem w grze.
I ja w większości RPG-ów, od Bethesdy chociażby, w Falloutach, Oblivionach, Skyrimach, też najczęściej zajmuję się nie katowaniem głównej fabuły, tylko, wiesz, no tu będę sobie, powiedzmy, łowcą skór publicznym w pobliżu. Albo będę tym rajdował same podziemia i postawię sobie willę gdzieś tutaj i będę ją sobie urządzał i będę miał ambicje, żeby skolekcjonować wszystkie książki z całego Cyrodiil w tym jednym miejscu, w swojej małej biblioteczce. I mówię, mnie tego typu zachęty akurat od gier nie odstraszają. Nie, rozumiem, to naprawdę może kogoś zamówić to negatywnie, ale ja to lubię. To jest dla mnie jak najbardziej na plus, chociaż z drugiej strony mam ochotę, czasem się zastanawiam, kurczę, teraz wszystko ma... Czemu wszystko ma teraz aspekt RPG? Chcę pograć sobie po prostu w grę dla samego fanu, który z tego płynie. Ale z drugiej strony włączam taką grę jak Far Cry, ale fajnie tutaj... O, dostałem expa, dobra, to jeszcze zostanę chwilę, kurczę, muszę kończyć za 15 minut. O, dobra, quest, tutaj dostałem expa, kurczę, jak fajnie, no to sobie jeszcze popłynę tam motorówką, kurczę, ile to już minęło, pół godziny, dobra, to już muszę, nie mam czasu, muszę iść spać, ale już mi niewiele brakuje, żeby coś tam dostać, no to jeszcze zostanę i skończę to. I to jest fajne i to wpływa, wiesz, tak jak powinno na ciebie wpływać, tak jak producenci myślą, dobra, to zrobimy takie rzeczy. Będzie długo siedział przy naszej grze, ale fajnie, jeszcze mu walniemy DLC-ki, żeby kupi DLC-ka, to będzie miał więcej rzeczy do roboty. No owszem, rozumiem to. Z drugiej strony na przykład Far Cry'a 4 nie skończyłem, ponieważ było tam zbyt dużo rzeczy do odkrywania. Na przykład już pewnie się zaznałem przysytu. Bo Far Cry'a to są takie gry, jeśli już schodzimy na temat Far Cry'ów, to są takie gry, że grasz w to, jest cały czas fajnie i nagle uderzamy głową w ścianę, nudne. Wszystko zależy. Dwójkę przemieliłem od A do Z, wiesz, szukając wszystkiego po mapie i tak dalej. W czwórce dopiero już po prostu mnie to znudziło, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to jest po prostu moje znudzenie serią, albo nie aż tak bardzo podoba mi się to otoczenie takie jesienne w tej grze, że nie do końca jest to związane z tym, że sama gra jest dupowata albo źle skonstruowana. Tutaj właśnie przychodzi mi do głowy to, że ta gra Far Cry też, mówię, przypomina mi w pewien sposób konstrukcję Zelda, no nie? Też trzeba gdzieś tam pójść, coś podokonywać i tak dalej. I że dużą obecnie część takiego apilu gry jakiegoś dla gracza stanowi po prostu to, czy ona traktuje o tym, czy co gracza interesuje. Tak jak ja miałem na przykład z Mad Maxem. Albo tak jak niektórzy mają z poszczególnymi okresami historycznymi w Assassin's Creedach. Bo są ludzie, którzy lubią na przykład najbardziej Black Flag, bo jest o piratach, no nie? Ja lubię Black Flag akurat dlatego, że po prostu jest dobry, że faktycznie robisz coś innego niż cały czas tylko wspinasz się na te gówniane wieże. Jak dla mnie Black Flag to jest jedyna dobra część całej serii właśnie. No widzisz, niektórzy lubią... Stałeś na to, bo mogę sobie popływać statkiem, żaglowcem i postrzelać z armat i to jest fajne. I wtedy oni zauważyli, że to jest fajne i... No, inni lubią Wiedźmina dlatego, że Wiedźmin, tak, na przykład. I ja na przykład... Podoba mi się ta gra, uważam, że jest zrobiona spoko, ale jakoś mnie do niej nie ciągnie. Mimo, że jest zrobiona w podobny bardzo sposób, to Mad Max chociażby. Ponieważ jak dla mnie Wiedźmin, na przykład generalnie trójka, mów na polskim kanale YouTube, że nie lubisz Wiedźmina. Ja nie mówię, że nie lubię, tylko że jak, uwaga, jak dla mnie to jest mniej RPG, a bardziej klon GTA. Nie możesz mówić czegokolwiek negatywnego o Wiedźminie na polskich kanałach YouTube. Nie martw się, przecież nie będzie kolejnego odcinka tego podcastu, więc przecież no, nie jest żadna strata. Ale pamiętaj, że on leci na mój kanał i hejt będzie na mnie. Nie? God damn it. Pokazywałem ci między nami co się stało w komentarzach pod recenzją God of War, to ile musiałem usuwać ich. Tak czy inaczej, mówię, no, moim zdaniem dużą część apilu ma jakby to, czy gra kogoś interesuje. W związku, nie wiem jak to wygląda z perspektywy ludzi młodych. Wydaje mi się, że mają podobne utrudnienia co my, stare pryki, bo my po prostu przeżarliśmy swoją liczbę gier w życiu i mamy swego rodzaju przesyt. Młodzi za to żyją w hiperświecie, gdzie internet i różne trailery i media na temat nowych gier i nowe premiery atakują ich ze wszystkich stron i mogą mieć po prostu przesyt jakby towaru do przeżarcia. Ale jeśli właśnie chodzi o spojrzenie z mojej perspektywy, to
unifikacja tych gier wszystkich jest całkiem pozytywna i jeżeli temat mnie interesuje, to podoba mi się, że gra jest zrobiona w stylu, który już z innych produkcji kojarzę i mi się podoba, że jest to sandbox z otwartym światem, że jest tam trochę strzelaniny, że jest trochę łażenia, trochę zbierania, trochę szukania, trochę rozmawiania z jakimiś ludźmi w poszukiwaniu jakiejś fabuły. To jest po prostu format, który się sprawdził. I osobiście powiem ci, że ja za sandboxami tak nie przepadam, dla mnie to jest najczęściej wada, a nie zaleta, ale z drugiej strony faktycznie, tak jak mówisz, zależy od świata, od tego, że świat mi się podoba, bo jakoś Morrowind, Oblivion, Fallout, Wiedźminy, to po prostu mogę siedzieć w tych grach, zwłaszcza w Falloutie, w Rage, w nieskończoność, mimo że to jest otwarty świat, ale coś mnie do niego bardzo przyciąga i tutaj jak najbardziej, bardzo podobnie. Jak najbardziej przy nim siedzę, mimo iż normalnie, jak słyszę, kolejna gra z otwartym światem, nie, włączę sobie Dooma 2, Doom 2 jest taki fajny, tak fajnie się strzela, tak fajnie, wszystko jest liniowe, tak fajnie. Z drugiej strony, Fallout 3, DLC-ki fajne są. No, nowy i więcej świata, ale mi się podoba, kurczę, te bagna tutaj. O, nowa broń, nowe questy, kurczę, fajne. Zgodzę się z tobą za to, z czymś, co powiedziałeś, że brak, jakby drugiej stronie medalu, że brakuje takich gier skonkretyzowanych na pojedynczym aspekcie jakimś może. Arcade'ówek w pewnym sensie. Że teraz faktycznie jak wychodzi gra wyścigowa na przykład, to już to nie będzie tak jak kiedyś Sega Rally, że arcade na 3 trasy i tryb multi na 2 graczy na podzielonym ekranie. Tylko teraz ktoś może zrozumieć to, co powiedziałeś, że kiedyś gry były primitywne i dlatego było zarąbiste. Nie o to chodzi. Weźmy jedną z moich ulubionych starych ścigałek, Need for Speed Porsche. Nie było kustomizacji pojazdów, nie było żadnego expa, nie było żadnego strania w banie, miałeś tylko masę pojazdów, masę ciekawych tras, włączałeś sobie jakąś trasę jakimś pojazdem, gdzie ścigałeś i to było dopracowane, to było fajne, trasy były ciekawe, duże, było ich dużo, każdy samochód miał świetny model jazdy, był odwzorowany świetnie, to nie było prymitywne, to było świetne i to było skonkretyzowane w tym jednym celu, masz się ścigać Porsche'ami i ma być to jak najrealistyczniejsze. Z drugiej strony miałeś też, można powiedzieć, Burnouta, tak? Burnout był zwariowany, miałeś faktycznie otwarty świat, ale trasy jednak były zamknięte i tak dalej. Ta gra była nastawiona też, była bardzo skonkretyzowana w jednym celu, a dzisiaj jak masz, teraz mi wypadł tytuł ścigałki, gdzie masz i otwarty świat i dostajesz expa za wygrane wyścigi i za przegrane i takie Forza tam Horizon? Rzeczy. To chyba była gra. Coś chyba było od Ubisoftu. Nawet była fabuła w tym i oczywiście jedyna fabuła, jaką potrafi poruszyć Ubisoft, praktycznie zabita żona czy coś takiego. Well, cóż, nie jestem w stanie zidentyfikować tytułu, o którym mówisz. No, zwróciłem na niego uwagę właśnie przez to, że to była też ścigałka, w której się odkrywało mapę za pomocą, wiesz, jak to jest standardowe w Ubisoftie. No to powiem ci, że pograłem sobie ostatnio troszeczkę w Forza Horizon 3 i koncept odkrywania mapy i kolejnych tam różnych wyścigów na nim się całkiem nawet tam podoba. Dla mnie idealne takie połączenie, ale to bardzo teraz w tym momencie schodzimy z tematu, który cały czas mówiliśmy, ale już skończę. Dla mnie idealnym otwartym światem to jest takie coś, jak kiedyś było w Beyond Good and Evil. To było bardzo popularne w grach w tamtym czasie, czyli mamy otwarty świat. Czyli taka możemy trochę Zelda. Tak, możemy się po tym otwartym świecie poruszać, możemy znaleźć dodatkowy quest, możemy znaleźć jakieś znajdźki, tak, bardzo po polsku, dziękuję, to ja. Możemy coś sobie znaleźć, ale jak mamy już questa, to ten quest jest wskazany w jakiejś tam lokacji. Jedziemy sobie w jakiś, przez ten otwarty świat do tej lokacji, dojeżdżamy, wchodzimy do tej lokacji i to jest zamknięta lokacja jak w starych grach, czyli wszystko już jest ładnie liniowe, oskryptowane odpowiednio, nie do dupy, tak jak w wielu nowoczesnych FPS-ach, jak już to mówiłem, co mnie denerwuje. Jest fajnie liniowe i tak dalej, jest przygotowane od A do Z. Gramy jak w starą grę i wtedy wychodzimy i znowu mamy otwarty świat, sobie chodzimy i tak dalej. To jest świetnie zrobione. To jak najbardziej lubię. No cóż, przykładów jest jak widać wiele.
i można pewnie szukać też, doszukiwać się w jakich latach te unifikacje zaczynały po raz pierwszy się pojawiać. Ale no, generalnie myślę, że podsumowując ten temat, ponieważ no, lecimy już godzinę, tak więc powoli trzeba będzie przechodzić do tematu ostatniego, gdyż wydaje mi się, że jeśli chodzi o unifikację, to mniej więcej się zgadzamy, że jak to jest zrobione dobrze, no to jest zajebiście, tak? Jak jest dobrze, to dobrze, jak źle, to źle. Dokładnie. To jest wniosek, który ja, no, ja szczerze mówiąc, naprawdę, zawsze jak najbardziej szczerze, nieironicznie polecam w wielu sytuacjach. Jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak jest źle, to chujowo. Nie ma czasem co determinować. Trzeba to podsumować tak. To jest otwarte medium, powinniśmy mieć z wszystkiego po trochu. Powinniśmy mieć gry zamknięte, które potrafią być świetne. Powinniśmy mieć mieszanki totalne, czyli Rage'a. Rage jest świetny. Rage jest świetną grą, grajcie w Rage'a, niedługo wychodzi Rage 2, grajcie w Rage'a jak najwięcej, jest to świetna gra. Jest to strzelanka, jest to ścigałka, jest to otwarty świat, który ma jednocześnie elementy mapy, które są zamknięte. Jest to strzelanka, jest to gra, w której możemy pograć w różne tam minigry. Super! Dokładnie. Przypomniało mi się coś, czego nie zdołałem dokończyć. Chodziło mi o proste gry. Kiedyś, że wychodziło na przykład Sega Rally, będące trzema trasami i kilkoma samochodami, i że to nie jest prymitywizm. To nie jest prymitywizm zdecydowanie, chodzi o prostotę. Problem jest taki, że dzisiaj zrobienie takiej gry kosztuje dużo, a nikt nie wybuli 250 na grę z trzema trasami. Dlatego automatycznie dodaje się tych tras więcej i dodaje się multitryb i kustomizację itp., żeby było poczucie większej satysfakcji za wydane pieniądze. Natomiast, no mówię, w pewnym sensie mi, owszem, brakuje tego zalewu, w pewnym sensie gier wyspecjalizowanych, ponieważ no, to jest obecnie najbardziej pole dla indie, które najczęściej tak jest zresztą platformówkami, a nie na przykład samochodówkami. Mm-hmm. Głównie z Pixelartem. I dlatego w sumie cieszę się, jeżeli w GTA 5 na przykład mam minigierki z wyścigami, ponieważ nie muszę płacić za kolejne Sega Rally, tylko mam je jako część składową kolejnego GTA. Za tego typu unifikacją ja jestem jak najbardziej za, nie przeszkadza mi. Chcę mieć tworzone wirtualne światy, do których będę mógł sobie przychodzić i robić w nich co chcę. Ten atak w pewnym sensie roleplayów na poszczególne gatunki zupełnie mi nie przeszkadza, jeżeli jest właśnie na tej formie skupiony. Jak najbardziej nie. To jest w większości przypadków, jakie jestem w stanie wymyśleć, to jest jak najbardziej rzecz pozytywna. Przy czym zaznaczę, że chcę też pograć w gry, nazwijmy to czyste, czyli po prostu skupione na jednej rzeczy. Painkiller, strzelanie. Fajnie jest jak najbardziej, jak mamy tutaj więcej rzeczy, jak to jest bardziej rozbudowane. Uwielbiam, ale czasem mam po prostu ochotę postrzelać dla strzelania. Bez żadnych tam questów, bez żadnego zbierania expa, wchodzę do pomieszczenia, strzelam, czyszczę flaki, tutaj krew i tak dalej, to jest fajne. Wiem o czym mówisz, bo nie ciągnie mnie do Preya 2. Nie grałem w Preya 2, lubię Preya 1. No właśnie, ja też. Pierwszy był zajebistą strzelanką, a drugi jest już takim trochę jakimś Deus Exem, więc Deus Ex niech będzie Deus Exem. Tutaj nie chcę unifikacji. Unifikacja jest spoko, dopóki nie tyczy się gier, które chcę, żeby nie były zunifikowane. Dobra, to może zanim przejdziemy do ostatniego tematu dzisiejszego nie podcastu, nazwijmy to komentarze przy browarze, czyli przy mnie. Nie wiem, czy to będzie nieoficjalna nazwa, oficjalna. Zobaczycie na miniaturce. Tak, jak będzie, tak będzie. W każdym razie pamiętajcie, że najciekawsze komentarze dotyczące dzisiejszych tematów będą w przyszłym odcinku, jeśli taki się pojawi, czytane przez nas i możecie też oczywiście zostawiać własne propozycje na kolejne tematy, o których możemy pogadać z większą ilością osób, które będą do nas dołączać, albo i nie, bo pamiętajcie, może się nie pojawić. Mogą się nie pojawiać kolejne odcinki, lepiej nie zapeszać. No pewnie. Ostatni temat. Skandal na Steamie. No, temat, który mnie zaciekawił w sumie najbardziej, do którego nawet troszeczkę się przygotowałem, tak więc jeśli możesz, to naświetl sytuację. O co chodzi w ogóle? Każdy wie, że Steam to jest taki dziki ogród takiego Walkmana. On wie, że ma ten ogród, ale nigdy o niego nie dba. Tam rosną różne rzeczy, jakieś zmutowane rośliny, które zjadają przylatujące ptaszki.
przechodzące pieski i tak dalej. Każdy może wrzucić cokolwiek na Steamie, na Steama. Gdzieś około miesiąc temu, 3 tygodnie temu, nagle Valve obudziło się sobie ma rączkami w nocniku. U nas dużo osób uploaduje gry, w których widać animowane majteczki dziewcząt. To jest pornografia, trzeba to usunąć. I się szybko za to zabrali. A jakiś czas temu się pojawiła gra o strzelaniu, w której wcielamy się w ucznia i możemy strzelać do swoich kolegów i koleżanek w szkole. I to jest cała gra i coś takiego nie ma problemu. Niech się pojawia. Dla mnie to jest taka dziwna sytuacja. Ja ogólnie jestem, ja się bardzo brzydzę cenzurą. Według mnie ani jedna gra nie powinna być ruszana, ani druga, ale strasznie mnie denerwuje to, że cokolwiek jest związanego, nawet nie związanego, ale jest jakaś sugestia pornografii w grach, to straszna rzecz, trzeba to usunąć, zbanować, pozbyć się pornografii, fuj, cycki, obrzydliwe. Jak dziewczyny mogą mieć cycki, no to jest nienaturalne, gross. A jak ktoś komuś urywa rękę, to zajebiście, nie, no spoko. Spoko, no, to jest tylko przewód. Zresztą w filmach jest tak samo, w całym Hollywoodzie. Chora sytuacja, jak dla mnie. Zaciekawiło mnie przede wszystkim to, jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie, ponieważ widzę, że jakby no, jesteś w pewien sposób oburzony tym, że treści tam porno seksualne zostały usunięte prędzej niż treści przemocowe. Nie chodzi mi o to, że jestem oburzony, ale chodzi mi tutaj o nierówne traktowanie. No. Co jest bardziej zaznaczę na wszelki wypadek, że tuż przed nagraniem tego nie podcastu dowiedzieliśmy się, że jakieś 15 godzin temu gra została zdjęta ze Steama, ta ze strzelaniem do uczniów. Niemniej w momencie, kiedy wybieraliśmy tematy, był to jeszcze całkiem sensowny temat. I w sumie obecnie chwilę możemy o nim powiedzieć. Nadal w pewnym sensie jest ciekawy, ponieważ samo zagadnienie się moim zdaniem utrzymuje. Ponieważ jak dla mnie, ja podobnie uważam, że w sumie ani te gry, ani te nie powinny być usuwane, prawdopodobnie, nie wiem, jeśli są jakieś chujowo bardzo zrobione, albo są wyjątkowo makabrycznie, jakoś tam, nie wiem, źle może wpływające na ludzi, to ewentualnie. Natomiast gra jest chujowa, to po prostu, sorry za takie słownictwo, no ale ciężko określić inaczej większość gówna, jakie jest zalane Steam. Jak gry są takie do dupy, to powinny być po prostu za darmo na jakiejś innej platformie, najlepiej nie na Steamie, bo przez ilość gówna, która jest na Steamie, ciężko znaleźć dobre gry, ale to taki... No tak, ale to jakby jest, ma miejsce, no bo przecież jest mnóstwo darmowych stronek z popierdukami jakimiś flashowymi czy no, jakimiś minigierkami. Natomiast ciekawi mnie właśnie to, że w pewien sposób mi się wydawało, że czy słyszałem właśnie w tobie oburzenie, bo jest nierówne traktowanie tematu, które z mojej strony na przykład po przemyśleniach już od dłuższego czasu akurat wydaje się jak najbardziej sensowne, o dziwo. Ponieważ troszeczkę mnie bawi, że masz podejście właśnie, że o, hurdur, przemoc to spoko w grach, a to coś tam innego to nie. Ponieważ moim zdaniem powinno być bardziej, że czemu tamte na przykład gry porno, czy czemu są nie tak no, dozwalane jak gry z przemocą. Z tego względu, że gadanie o tym, że o, przemoc, hurtur, źle hodują morderców i tak dalej, to są gadki, które słyszałem, wiesz, jeszcze w latach 90. przez różnych nawiedzeńców. Są gadki głupich ludzi. I jeszcze za czasów chociażby Columbine zrzucano wszystko na Dooma i na muzykę Marilyn Mansona. I moim zdaniem akurat, szczerze mówiąc, jeżeli popatrzy się na przeróżne badania i na wyniki wpływu przeróżnych mediów na osoby z grona przestępczego, kryminalnego i no, generalnie przeróżnych z roli morderców, gwałcicieli itd. itp., okaże się, że ilość morderstw popełnionych w bezpośrednim inspiracją, za pomocą bezpośredniej inspiracji grą wideo, oscyluje poniżej tuzina rocznie. Natomiast przestępstw wykonywanych na tle przeróżnych innych motywacji jest dużo, dużo więcej i wśród przestępców większość z nich przyznaje się do nie tyle grania w brutalne gry, ale najczęściej do pornografii właśnie. Ale najbardziej... powiedzenie, że ktoś nie...
nie, ciężko mi aż zebrać słowa, bo zaskoczyłeś mnie w sumie tym, nie spodziewałem się, że coś takiego powiesz, dla mnie to jest niepoważne. Słuchaj, serio? Tak jak każdy z nas pije wodę, tutaj o, pokażę do kamerki, woda żywiec, pije, bardzo lubię mocno gazowaną, tak jak każdy z nas oddycha powietrzem, nad morzem jest bardzo fajne, polecam. Jak jadę w głąb Polski, to nie mogę się doczekać, aż wrócę nad morze, żeby poddychać normalnym powietrzem, a nie jakimś smogiem. Tak każdy z nas też sika, sra, uprawia seks i ogląda porno. Nie znam faceta, który nie ogląda porno. Więc zwalenie, że to wszystko jest przez pornosy, to jest... Nie! I tak samo każdy z nas gra w gry. To jest absolutnie nie zwalenie, że wszystko jest przez pornosy. To był tylko, że tak powiem, pierwszy etap moich rozmyślań. Bo generalnie wniosek finalny jest nie tyle taki, że to jest przez, ponieważ nic nie jest przez. Ani morderstwa, które są tam związane z grami, albo nie są przez gry, ani przez pornografię, tylko są popełnione przez ludzi, którzy mają problemy z głową. Chodzi o to, że ludzie są podatni na pewne rzeczy, to jest za to inny fakt, i tutaj wychodzi niestety wśród badań właśnie to, że ludzie, którzy popełniają przeróżne przestępstwa, najczęściej właśnie mieli kontakt w swojej przeszłości znaczny w jakiś sposób z pornografią. W przeróżnej formie, oglądanie, udział w handlu, od najsławniejszych typu Ted Bundy po najmniej jakiś tam znany, który znajdziesz na Murderpedii. Około 50% przyznaje się do jakiegoś mocnego zaangażowania w tą tematykę. Natomiast ludzi, którzy przyznają się do inspiracji morderstwami za pomocą jakichś mediów, typu książka, film, gra komputerowa, jest dużo, dużo mniej. Jeden z bodajże dwóch przykładów było dwóch morderców, u których wykryto inspirację książką Johna Fausa, Kolekcjoner, opowiadającą o kolesiu, który porwał studentkę i trzymał ją u siebie w piwnicy, uważając, że jak ją będzie trzymał u siebie w piwnicy wystarczająco długo, to ją pokocha. Książka była napisana z dwóch perspektyw. Mordercy, który myślał o tym, jaka to jest cudowny plan i super, na pewno wszystko się uda, oraz studentki, która za to była jakąś super humanistką i uważała, że o, to jest człowiek i ten najlepiej tutaj będzie mu pokazywać jakąś moralną zgnilizną i ona w ten sposób z nim wygra i się wydostanie, zamiast być posłuszna i wynaleźć odpowiedni moment na ucieczkę. Książka przedstawiała pewne dwa punkty widzenia, po to, żeby czytelnik mógł się z nimi zapoznać, być może rozpoznać nawet u siebie jakieś objawy, typu, że o kurde, może powinienem na przykład, nie wiem, nie śledzić swojej koleżanki zawsze potem po szkole tam do jej domu, nie? Natomiast czy w takim razie powinniśmy zwalać na to, że o, to jest książka, którą należy zakazać, jak to się może w ogóle ukazywać coś takiego w księgarniach? No jasne, nie. Że nie. Dlatego tak samo... Cenzura to jest najgorsza rzecz, bo to jest tak głupie. Jeśli coś ocenzurujemy, jeśli czegoś zabronimy, to jeszcze bardziej wszyscy będą chcieli to zdobyć, bo czemu to zostało zabronione? Taki przykład trochę z dupy, ale jednak przykład. Czemu pomidory są takie popularne w Europie? Bo Kościół zabronił hodowania pomidorów. Jak wynaleziono pomidory, Kościół od razu zabronił hodować pomidory, bo sobie jakiś debil ubzdurał, że po tym chce się bardziej bzykać, a bzykanie się jest najgorsza rzecz, jaką człowiek może robić, więc trzeba zakazać pomidory i wtedy zaraz wszyscy burżuje, którzy bogaci Europejczycy, to jest zakazane? Zaczniemy hodować. I dzięki temu mamy pełno pomidorków, a ja się cieszę, bo uwielbiam pomidory. O, no proszę, i nie martwcie się, że Unia uznała to za owoc. Pomidor to owoc. No. Pomidor to jak najbardziej owoc. Każdy, kto temu zaprzecza, nie zna się po prostu na rzeczy. No właśnie. Anyway, wracając do tematu, uważam właśnie, że to, że oburzenie, że jakaś gra brutalna z typu strzelanie do uczniów została dopuszczona na Steam, nie do końca mnie tak właśnie oburza. Nagrywamy, by the way, to przy drugim podejściu. Przy pierwszym powiedziałeś coś takiego ciekawego, że jakim trzeba być zwyrolem, żeby zrobić taką grę, jak chociażby ta strzelanina w szkole, albo podałeś przykład gry Hatred. Tak, tylko Hatred było już do czego innego. Mi chodziło o to, jakim trzeba być zwyrolem, żeby zrobić grę z taką strzelaniną. To może zabrzmieć jak takie zaprzeczanie sam sobie, bo brzydzę się cenzurą, a z drugiej strony jakim trzeba być zwyrolem. Naprawdę uważam, że trzeba mieć coś nie po kolei z głowy. Po drugie, też trzeba zwrócić uwagę na coś takiego. Sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ja sobie też w dłuższy czas nie zdawałem z tego sprawy, ale pomyślałem o tym.
W Stanach Zjednoczonych jest problem, u nas w Europie całe szczęście nie. Póki. W Stanach jest taki problem, że tylko wszyscy szukają, co by tu zwalić na gry, że gry są winne wszystkiemu, bo oczywiście wolny dostęp do broni to nie ma nic z tym wspólnego z tym, że są strzelaniny w Ameryce. Tutaj wszystko to jest wina gier i teraz za każdym razem, jak się pojawi taka gra, to można na nią zwalić wszystko. Wszystko jest przez nią. Zbanować gry, ocenzurować, zabronić gier i w ogóle najlepiej, żeby nie istniały gry. I zaraz się rozpocznie taka kampania, jak tylko takie gry zaczną powstawać. Tak będzie. Tak samo było w przypadku, kiedy EA za bardzo przesadziło z tymi lootboxami, to zaraz pewne kraje i niektóre te sekcje Ameryki, te stany Ameryki i niektóre kraje europejskie zaraz się temu zaczęły przyglądać i zaczęły to banować. Nie wolno lootboxów. No ale w pewnym sensie za pomocą interwencji graczy, prawda? Z tym lootboxami sobie poradzono. Strasznie gracze narzekali. Tak, narzekali, ale też chodzi o to, że to jest hazard i pewne w końcu jak przesadzili z tym Battlefrontem, z Gwiezdnymi Wojnami, nagle ważne osoby na odpowiednich stanowiskach zaczęły się temu przyglądać. Słuchajcie, to kurczę, faktycznie jest hazard. I dzieci mogą w to grać. No to, czyli teraz w pewnym sensie to jest tak samo, że niektórzy spojrzeli na te gry z seksem na Steamie, że gry z seksem, może też należałoby się temu przyjrzeć. Nie? I tak samo te gry z tą strzelaniną w szkole. Gry z brutalnością, trzeba się temu przyjrzeć. Właśnie odnośnie tego pytania, że trzeba być niezłym zwyrolem, słuchaj, ja bym chętnie zrobił taką grę. Ja, de facto, zresztą nieraz opowiadałem o tym, jak za dzieciaka przygotowywałem mapę do Duke Nukem 3D, która miała być na jakimś tam konkursie na kółku informatycznym, służyć do gry online wśród kilku graczy i mapa była na podstawie naszej podstawówki. Ja już w tamtych czasach, tworząc tą mapę do deathmatchu, rozkminiałem o tym, że byłoby fajnie dodać tutaj sprite, na przykład nie wiem, z nauczycielami nielubianymi czy kolegami nielubianymi, tam to mi strzelać. To jest parodia. Tak samo jak zagrywałem się całymi tygodniami w Postala dwójce, tnąc ludzi tam widłami na kawałki, sikając im na trupy i tak dalej, mi sprawiło to, że wyszedłem i zacząłem ciachać ludzi na ulicy. No jasne, że nie, bo jesteś normalny. Parodia, no tak, dokładnie, ale wiesz... Poza tym, tak, faktycznie, to jest parodia, ale... To jak ta gra wyglądała, nie wiem czy się... To inna sprawa. Gościu się spuszczał, że... To nie wyglądało jak parodia, to po prostu miał być jakiś symulator czy coś i dla mnie... Ale ktoś... czy nie uważasz, że w obecnych czasach parodia po prostu nieco niestety to inna sprawa zeszła na psy i obecnie mamy raczej do czynienia z tak zwanym trollingiem niż prawdziwą parodią? Czasy Mela Brooksa i wyrafinowanej komedii już minęły niestety. Obecnie po prostu... Powiem ci, nie, tak dawno była prawdziwa komedia, wciąż według mnie Borat jest świeży i jest świetny. No ale Borat jest sprzed 10 dobrych lat chyba, czy 15 już. Tak, ostatnio. Fajnie. To znalazłoby się coś niezłego. Idiokracja, całkiem niezły film, też z jakichś tam lat 2000 lat, to też stary. Bardzo stary. No cóż, anyway. Ponieważ zgubiłem się przez ten chwilowy atak nostalgii w rozkminie. Tu się zrobi cięcie. O czym kurwa chciałem powiedzieć? Od film tam. Borat, tak? Komedie. Czasy parody minęły. Chodzi o to, jakiej jakości jest ta gra. Dobra, więc uwaga, cięcie, ciach! Mhm. Parodia, to było słowo klucz. Parodia się nieco pozmieniała i to, że ta gra, że ktoś się tam plurzy, to jest symulator itd. To ja na przykład grałem w całkiem zabawną gierkę Zabójstwo Kennedy'ego. Jest to symulator, który daje ci za zadanie ustrzelić Kennedy'ego wedle ustaleń ostatnich już wcale nie tych związanych z teoriami konspiracyjnymi znanymi z filmu Olivera Stone'a, tylko wykonanymi na podstawie symulacji komputerowej, który pokazał jak naprawdę jeden strzelec po prostu niezłym fartem w pewien sposób ustrzelił Kennedy'ego. I gra nagradza gracza za oddanie odpowiedniej ilości strzału pod odpowiednim kątem, w odpowiednim momencie czasowym i porównuje jego wynik z tym, jak bardzo zbliżone jest to do tego historycznego wyniku. No i teraz tak, ktoś może powiedzieć, że to jest bezczeszczenie, świętokradztwo, no bo przecież to jest taki narodowy punkt historyczny dla Amerykanów, no bo to tak jakby u nas na przykład to zrobił symulator rozwalania tego samolotu smoleńskiego.
no nie, że musisz trafić idealnie w brzozę itd. To przecież tragedia by była i ryk. Ale niektórzy po prostu nie rozumieją tego, że komedia powinna być wyzywająca w pewnym sensie, ponieważ komedia powinna odkrywać nam pewne rzeczy, o których normalnie być może wstydzimy się pomyśleć, albo nie przyjdą nam do głowy. Tak, ale wciąż uważam, że coś takiego, co gość miał przygotowane, nie miało wiele wspólnego z komedią. Poza tym, proponując ten temat, nie to miałem na myśli, że teraz schodzimy na takie tory, że komedia okej, i tak dalej. Chodziło mi o to, że dla mnie nielogicznym jest to, że jedna rzecz jest zabroniona, a druga jest okej. I dokładnie to samo jest w filmach. W filmach, żeby film był dla osób, które mogą oglądać tam od 16 roku życia, nie wiem jak się ta kategoria wiekowa nazywa w przypadku filmów, to musi być, dopuszczalna jest przemoc do pewnego momentu, można pokazywać tam pewne lekkie dekapitacje, torturowanie, mogą być wyzwiska, ale nie może się pojawić golizna kobiet, bo oczywiście fajfus może się pojawić, fajfus to tam normalna rzecz, ale nie mogą się pojawić gołe cycki. Co? I wtedy to jest od razu z 18+. Fajfus jest najbardziej zbanowaną częścią ciała w całej kinematografii. Nie jest. W grach też nie jest. Mogę ci wymienić masę gier, w których masz gołe fajfusy. Nawet jedna z popularniejszych gier indie zeszłego roku na Steamie to była gra, w której sterujesz fajfusem i musisz wejść w dupę innego fajfusa, bo każdy fajfus ma dupę przy jajach. I to była gra multiplayer, gdzie każdy sterował fajfusem i trzeba było się połączyć w taki wężyk fajfusów. Dobra, może ja jestem trochę wypadły z obiegu, ponieważ nie kojarzę aż tak bardzo rynku indie, może przede wszystkim gierki typu Shower Your Dart Simulator i tak dalej. Nawet nie indie, to duże gierki. Masz The Order, masz Dante's Inferno. Ale czy powiedzmy, czy te wszystkie gry przypadkiem nie są, czy one przypadkiem nie są plus 18, bo przypadkiem są wszystkie. I o to właśnie chodzi, że Fajfus to jest automatyczna R-ka. Nie. Cycki są, wiesz, najbardziej dozwolone, następnie dozwolone jest nagie kobiece łono i dopiero na koniec, męskie poślady. O to owszem, to jest PG-13. To owszem, męskie dupy, ja zauważyłem, męskie dupy że można pokazywać. Tak właśnie, można pokazać fajfusa, jak się pokazuje żółą kobietę, to jest skandal i gra najczęściej albo trzeba ją zmieniać, albo jest faktycznie 18+, a nie wszystkie gry, które wymieniłem są 18+. Order z tego, co się orientuje, nie jest. I ta gra indie też nie jest, bo w ogóle chyba nie ma tam tej waloryzacji, czy jak to się nazywa. No nie wiem, ja przypominają mi się na przykład, nie wiem, God of War 2, w którym widać było cycki, ale nie widać było u Kratosa fajfusa ani razu, gra była plus 18. No, to by nie pasowało, ale... generalnie przynajmniej w filmach, jeśli o to chodzi, to jestem tego pewien na bank. Fajfus to jest automatyczna R-ka. Jeśli chodzi o gry, to być może w niektórych częściach świata jest 16+, czy coś, ale generalnie rzecz biorąc, to też jest jedna z najbardziej zbanowanych części ciała. Jeśli chodzi o banowanie właśnie tych gierek z podtekstem jakimś seksualnym typu, bo rzuciłem w ogóle okiem na to, jakie gry zostały zbanowane. Został zbanowany między innymi, tam miał jakieś problemy, gra pod tytułem House Party, w której jest symulator imprezy w stylu Big Brothera, w której wcielasz się jakiegoś dude bro i chodzisz, podrywasz laski, możesz je uchlać, wziąć pod płot, wyruchać i jednym z tam jakichś najbardziej kontrowersyjnych elementów było to, że można było właśnie wyjąć pindola i tam pomachać botowi przed twarzą, prawda? I powiem ci, że w pierwszym odruchu de facto moje podejście było takie, że kurwa, to jest tak głupia gra, że po prostu, że nie ma sensu, żeby faktycznie, dobrze, że zbanowali, no nie? Ale rzuciłem sobie okiem na jakiś tam let's play, popatrzyłem i dobra, to jest faktycznie bardzo głupia gra i służy, jak pod koniec reklamy zresztą było trailera tej gry widać, tylko i wyłącznie do tego, żeby let's playerzy się przy niej wydzierali, że akcja i tak dalej. Ale to znaczy, że ta gra służy jakiemuś celowi. I że ktoś jest w stanie wydobyć z niej jakiś ładunek rozrywki i to, że ona tam istnieje, jakby przestało mi tak bardzo przeszkadzać. No na pewno oferuje więcej rozrywki niż to strzelanie w szkole. Powracam do stanowiska, że spoko powinni też nie banować. Następna była jakaś tam gra, w której jest... o rany, jak to? Było o lesbijskim związku opartym na BDSM, czy coś takiego w stylu anime. Mm-hmm. Nie? Tutaj jest jeszcze bardziej jestem na stanowisku, że to bez sensu, w sumie po chuj komuś takie gry, no nie?
Natomiast no wiem, że to są jakieś moje prywatne przekonania, także mnie taka gra nie interesuje i meh. Niemniej, uważam nadal, że niech te gry powinny sobie być, ale de facto gry z przeróżnym podtekstem seksualnym, moim zdaniem, zdecydowanie mają większy potencjał na złe wpłynięcie na kogoś, niż gry z przemocą. Ponieważ grając w grę z przemocą, rozładowujesz te swoje agresywne jakieś emocje. Natomiast grając w grę z podtekstem seksualnym, tylko je sobie podbudzasz, buzujesz. Po skończeniu tej gry musisz pójść sobie i sobie zwalić. Ponieważ to jest chyba sensem całej tej gier, tak? I widzisz, to się przenosi de facto. Nie wiem, ja robię je dla komedii, słuchaj. To się przenosi de facto na świat rzeczywisty. Miałem. I tak samo jak oglądam animce, to lubię od czasu obejrzeć komedię typu Ero albo Edgy i jakoś nie czuję takiej potrzeby, po prostu mam bekę. Ostatnio oglądałem chyba jedną z najbardziej takich hardkorowych komedii, która nazywa się Prison School, gdzie bez przerwy były pokazywane zbliżenia na pewne części ciała i za każdym razem mega mnie to po prostu bawiło, jakoś nie czułem żadnego tego. Oczywiście. Wręcz się rozładowałem, dla mnie to było po prostu mega bekowate, mega fajne. Ale... Bo jesteś normalny, tak jak ja przy moim postalu dwójce. I widzisz, to jest dokładnie odwrócenie tego samego argumentu. Normalni ludzie zupełnie się tym nie przejmą, najczęściej w ogóle nie będą grali w te gry, bo ja nawet nie wiedziałbym o tym, że taka gra istnieje, gdyby nie jakaś tam cała kontrowersja, której w ogóle na dziękuję, że mi powiedzieli, bo w sumie mnie to mocno rozbawiło. Gdyż mówię, uważam, że właśnie w sumie spoko. Inaczej. Jeśli już banują, to najpierw właśnie niech wywalają te wszystkie z majtami i tak dalej. Po chuj to te śmiecie tam trzymać. No to tam na całą logikę to można wszystkie gówniane gry wywalić, bo po co je trzymać? Dokładnie. Jeśli cenzurować, to cenzurować wszystko, a nie powinno się w ogóle cenzurować, czyli powinno mieć takie same prawo zostania tam jak ten gówniany shooter. Jakiś quality powinno się testing robić, żeby odseparować dobre gry. No Steam nie chce robić quality testingu, no. bo jak oni to nazwali, Valve swoje ma zdanie wystosowane na ten temat, bo oni zawsze chcą badać rynek i czasem się przyjmują gry, o których nikt normalny by nie pomyślał, że to może się przyjąć. No, dokładnie. Tak więc mówię, o ile ten school shooter, rzuciłem okiem na jeden screen, no wyglądał paskudnie. Nie wiem, na ile to jest, wiesz, posolidny troll, na ile dupna beka. No, raczej wygląda na bardzo dupną, bo wygląda jak jakaś podróba CS-a z telefonu. Może zły Maciek powinien się rzucić okiem na tą gierkę. Jak to się nazywa? No, już ten, nazwa ocenzurowana. Z głowy całkowicie. Active shooter? Coś takiego? Active shooter. No, wiesz, bo mi się przypomniały na przykład czasy Columbine i kiedy wyszła taka gierka Columbine, Super Columbine Massacre RPG, z którą też niektórzy ludzie mówili, że jak można się śmiać z takiego tematu, a inni docenili, że to jakiś tam ponoć całkiem śmiesznie zrobiony RPG, jakimś tam RPG Makerze, no nie, na podstawie tych wydarzeń i skupiający się na postaciach Dylana Klebolda i Harrisa. Na tym, jak doprowadzono do całej tej masakry i tak dalej. No i tak samo zresztą jak Manson powiedział, zapytany po masakrze w Columbine, co by powiedział tym uczniom, no nie, że przede wszystkim nic by im nie mówił, tylko ich by wysłuchał, powiedział. I tak samo ja również uważam, że owszem, debilne jest banowanie tych gierek na tym Steamie, natomiast jakby co, to gierki z przemocą mogą prędzej moim zdaniem zostać niż te z majtami, bo jakby co, to zdecydowanie mniej wpływają na ludzi. Nie wiem, jak dla mnie jedno i drugie jest normalne i nie powinno być banowane, a dla mnie nielogicznym jest właśnie, że jedno tak, a drugie nie. Dla mnie kolizna jest nawet bardziej naturalna niż przemoc. To więc... zupełnie co innego. To zupełnie co innego, ale inna sprawa, że wiesz, każdy w nas ma w sobie jakąś tam nutkę agresji gdzieś skrytą, nawet największy stoik czasem potrafi się wewnętrznie wkurwić, tak więc... I od tego jest gra. I od tego jest gra, natomiast no właśnie nie... nawet jeżeli czujesz potrzebę właśnie, nie wiem, rozjebać coś łapą, to masz od tego grę i możesz tam łopatą rozjebać komuś łeb. Bez problemu, po jakimś czasie zobaczysz tą autowizualną destrukcję, ponieważ to przede wszystkim rozładowuje twoje tam, no, instynkty agresywne. No, natomiast w sumie, nie wiem, grając w grę interaktywny dating, to nie wiem, czy właśnie użytkownik nie musi wykonać jakichś czynności jeszcze po zrobieniu ostatniego save'a, żeby czerpać z tej gry pełną satysfakcję. Nie wiem, nie grałem. Nie wiem, tak jak powiedziałem, najczęściej mnie coś takiego bawi, a jak już mamy, nie wiem,
nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć jakiejś gry, w której byłyby gołe cycki i takie realistyczne i poważnie zrobione, po prostu sobie patrzę, aha, no okej, tekstura cycków, spoko, jedziemy, gramy dalej i tyle, tak? Dla mnie to nie jest coś, co wow, może po prostu już za stary jestem, nie mam jeszcze 30, jeszcze mi trochę do niej brakuje, ale nie wiem, już może dawno z tego wyrosłem. Najczęściej to, jak to jest zrobione komediowo, to mam z tego straszną bekę, bo najlepsze i najwięcej żartów to są żarty erotyczne po prostu, no i spoko. O proszę, no to cóż, widać inny rodzaj poczucia humoru. ja wolę żarty związane z ludzkimi tragediami. Takie powiedzenie u mnie w pracy, nie? O, środa, dzień loda, właśnie nagrywamy to w środę. No cóż, ja może... Wtedy właśnie... dziewczyny, bo też mamy spoko dziewczyny w pracy, które się nie obrażają, że ktoś się molestuje tylko seksualnie, tylko mówią... Dzisiaj nie mogę, bolą mnie zęby, kupię ci najwyżej waniliowego takiego ze sklepu na patyku. Okej, i wszyscy się śmieją, kończymy temat i dalej przechodzimy do pracy. No cóż, ja może wyjdę na strasznego okrutnika i zwyrola, ale właśnie bardziej w sumie bawi mnie humor oparty na ludzkiej tragedii, ponieważ nie każdy w życiu zaruchał, ale każdemu przydarzyło się coś złego. Tak więc każdy może się do tego, do jakiejś tragedii, jakiejś komediopatii na czy tej tragedii ustosunkować. Również oparty właśnie na strzelaniu do jakichś uczniów w szkole. Tak więc nie wiem, ale w takim razie rozumiem, że gierki, mini gierki z ruchającymi się tymi kucykami pony nie są dla ciebie niczym strasznym. Chciałbyś wróżowej wersji kolekcjonerskiej... Nie widziałem takiej jeszcze nigdy, ale na pewno nie. Chciałbyś wróżowej wersji kolekcjonerskiej tak. I no, niecyfrowe wydanie. Zdecydowanie tak. Bardzo dobry temat na przyszły nie podcast, który się nie pojawi, to właśnie, mogą być właśnie o pudełkowych wydaniach. A spoko, już myślałem, że o różowych elementach w kolekcjonerkach. Nie, to za trudne, poza tym jestem jednym z niewielu specjalistów na świecie. I może tym wesołym akcentem będziemy kończyć. Dokładnie, wypadałoby, gdyż półtorej godziny już dawno trzasnęło, tak więc kto do tego momentu dotarł, to no, dziękuję. Tutaj był herbatnik i może sobie kupić Big Milka, bo jest środa, dzień loda. Dokładnie. I może no, nie zostawić komentarzy i nie lajkować i nie oczekiwać kolejnego wydania za jakiś czas. Dokładnie. Mam nadzieję, że przyjemnie się słuchało, przynajmniej mi bardzo przyjemnie się prowadziło ten pierwszy nasz openingowy. Nam obydwu się dobrze prowadziło nasz openingowy odcinek. Vice versa, panie. Również dziękuję wszystkim za wysłuchiwanie. Jakby co to czekamy na opinie na temat naszego oględzenia. Dwóch podstarzałych nerdów, jeden troszkę bardziej, drugi nieco mniej. No i powiedzcie, czy wolicie strzelać do uczniów w symulatorze strzelania, czy wolicie rozbierać anime panienki w jakimś tam anime symulatorze. Muszę sobie aż w taki zagrać. Mam jeden kupiony przez kilka lat, jeszcze nie zainstalowałem go. Przynajmniej myślę, że to jest coś takiego. No proszę. A ja miałem kiedyś grę z rozbieraniem tych panienek z Sailor Moon w jakimś Secret Service nad krążku. Więc też jestem winien. Dobra, to do nie następnego. Dokładnie. Trzymajcie się. Żyjcie retro i szczęśliwie. Na razie.